W miasteczku Easter panuje burmistrz. Ów burmistrz jest postacią rzadko spotykaną, o nim raczej słyszy się więcej niż się go widzi. Różne historie o nim słyszałem, nawet co nieco nam o nim wcześniej napisałem, ale dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam jeszcze jedną historię, o której mało kto wiedział. O człowieku, który dla wielu stał się wilkiem. Każdy lubi psy. Każdy kiedyś go chciał. Lecz dzisiaj napiszę o takim, przed którym każdy by wiał. I to nawet nie pies jest, ni człowiek zdziczały, tylko bestia potworna, do najgorszego zdolna. Lecz i człowiek okrutny, którego los spotkał smutny. O burmistrzu Easter słów kilka, co kobiet wziął razy kilka, a jedna kobieta zrobiła z niego wilka. I teraz klątwą przeklęty szuka ukojenia, a nikt nie słyszy, jak jego jęki cierpienia biją echem, a życie ulatuje z każdym kolejnym oddechem. Pożałował on życia poprzedniego i o pomoc poprosił sojusznika ostatniego, więc zacna drużyna bohaterów w podróż się udała, zaraz za statku sterów na księgi poszukiwanie, której tylko znalezienie pozwoli na przeklętej istoty życie uratowanie. To zapraszam na kolejną sesję DDD. Nasza drużyna dzielnych debili pokonała ostatnio ogry. Dokładnie sztuk trzech. I stoją, siedzą, kręcą się obok trucheł tych potworów. W środku jakiejś wioski byłej, może miasteczka, które zostało jakby zasypane ziemią i rośnie tutaj taka trochę nienaturalna roślinność, tak trochę w ramach przypomnienia, gdzie się znajdujecie. I obok was też jest taki mały stawik z wodą, coś takiego, to było oczko dokładnie, tak to nazwałam. Co robicie? Możecie po kolei zacząć od Atro. Ja chciałbym zaznaczyć, że jeden ogr to jest ogłuszony. Nie, nie było na ostatniej sesji, że ten dobijał. Mi się wydaje, że dobijali wszystkie. No, chyba, że tak. Bo ty ogłuszałeś faktycznie, tego ostatniego ogłuszyłeś, ja się pytałam, co robicie, to chyba dwie osoby deklarowały, że go zabijają. A, no dobra. Nie bierzemy jeńców. Co Atro stoi, trochę taki wkurwiony stoi, tak. Wreszcie może to zauważyć. Patrzy się w niebo, trochę tak głębiej oddycha, jakby się zbierał i tak odwraca się w stronę swoich towarzyszy. Gotowy coś powiedzieć, ale zależy, co oni robią. Elmenor? Elmenor wychyla zza tego murka, za którym był schowany, za którym grał na flecie, za którego przyglądał się całej walce, zmuszając ogrzycę do posłuszeństwa. Oczywiście to nie wyszło, no ale co zrobić, no nie każdego można uwieść, tak? Więc on się wychyli, obejdzie ten murek dookoła, uda się w stronę pierwszego ogra, który leży na ziemi powalon, martwy, uklęknie sobie przy nim, zacznie coś tam przy nim grzebać, oglądać go sobie, coś tam powącha w powietrzu, tak, zapaszek, nie spodoba mu się to ewidentnie, pójdzie do, bo zakładam, że tutaj na środku tej polanki jest oczko wodne, tak? Tak, tak. Więc on pójdzie do tego oczka wodnego, tam się w nim przejrzy i zacznie myć ręce. Emma może się rozejrzy po tym obozowisku, zobaczy, kogo może rozpozna, kogo oni tam sobie spożywali, może jakaś tam, nie wiem, głowa została czy coś, i może coś tam jeszcze ciekawego znajdzie. Dobra, to jak się tutaj przeglądasz, możesz sobie rzucić 1d6. 1. Okej. Znajdujesz jeden eliksir, on jest jakby pełny, jakiś eliksir
nie jesteś w stanie rozpoznać, co to na pewno nie jest mikstura leczenia, tyle jesteś w stanie rozpoznać, no bo mikstura leczenia na pierwszy rzut oka byście raczej rozpoznali. Musiałbyś nad tym posiedzieć trochę, może ktoś, kto się zna bardziej na alchemii, albo coś, żeby ci pomógł rozpoznać poza tym, co możesz jeszcze tutaj znaleźć. Znajdujesz, bo bardziej po obozowisku się rozglądasz, nie po tych truchłach. Nie, czy... truchła nie, nie, bardziej po obozowisku. Więc znajdujesz jakieś krzywe kości do gry, wykonane z ludzkich kości, ręcznie. I znajdujesz też kilka porcji suszonego mięsa, które już nie wygląda jak ludzkie. Ludzkie to była tylko ta noga. Tak, poza tym, no to tylko były te sienniki takie prowizoryczne, zrobione przez te ogry, takie do spania. A tak to nic takiego nie ma tutaj w tej okolicy przynajmniej. Może jakbyście gdzieś tam się bardziej rozejrzeli. Ila, a ty co robisz? Ja sobie chodzę i zbieram swoje strzały, to po pierwsze. Oczywiście wiadomo, tam znajdę pewnie jedną całą, albo niewiele więcej. Czyli jedną ręką zbieram strzały, wyglądam po nich, a drugą trzymam wafla na swoich szelkach, a on pewnie mnie ciągnie w inną stronę, ja próbuję iść w inną stronę i tak to wygląda, że próbuję mi się przeciągnąć. No i ja tak w końcu jakby zbieram to, co tam zostało z tych moich strzał. No to też pewnie podejdę do tego oczka. A widząc, jak Elmenor się w nim tam myje ręce, czy coś tam, ja tak, patrz Elmenor, co ja umiem zdać, patrz. I będę próbowała poruszyć tą wodę, wiesz, tam tymi swoim wiatrem, tym takim, nie? No to takie fale na oczku robię, takie, wystawiam ręce i takie fale na oczku robię. Juhu! Ale magia! Właśnie, ile ci twoje odbicie tak rozproszyła na tej wodzie. Co do wafla, to on pewnie ciągnie w stronę tego mięsa suszonego, które tam jest, albo w stronę tej ludzkiej nogi i chce ją pożreć. Bo wiesz, to moje czarowanie tego biednego oczka, co się zaraz skończy, bo mnie wafel odciąga. Mordegard, co ty robisz? Proszę mojego homunculusa, żeby mi pomógł i po prostu czyścimy Rosamundę z rozprysków krwi, z tego, jak mogła się ubrudzić i wiesz, tu czyszczeń, to no, nic się nie stało, a wszystkie koło zapadę, dobrze, to trzeba wyczyścić, bo tam troszkę brudu, dobra, jeszcze cię na oliwie i będziesz jak nowa, tak głaszczę. Masz jakąś oliwę przy sobie? Myślę, że mój homunculus trzyma w tej torbie, gdzie mówiłem, że mam przyrządy, jakieś tam... No jakąś tam małą buteleczkę możesz mieć. Tak. Na takie powiedzmy 2-3 naoliwienia maksymalnie, potem już może ci je skończyć. I co? I pewnie no też podchodzicie w takim razie do tego oczka, no bo to jest takie źródło wody, więc żeby to tam poczyścić tak ładnie, no to się tam zbieracie. I ja bym poprosiła od każdego rzut D20. A może ja nie chcę podejść do oczka. Ale to nie do oczka. Tam się na razie Elmenor, Ila i Mordegard zebrali. Ty nie musisz. Nie, 12. 18. Ja przeżyłem. Chcecie to Elmenor albo Ila, możecie sobie to przerzucić, ale może też zostać jakby jedno. To nie ma aż takiego znaczenia. Ja zostawiam. Po prostu więcej będzie się działo, jeśli ktoś przerzuci. Dobrze przerzucę. Może tak. 6. Nie było. Dobrze. Dziękuję. Możecie odgrywać swoje postacie. Ja podchodzę do tego oczka, jak się wszyscy tam zebrali. Chyba nie uczono was taktyki, nie? W żadnej szkole, w żadnej, nie wiem, waszych dworach, w twojej szkole bardowskiej, Elmenor, ciebie Mordegard, na, nie wiem, naukach, wykładach z wybuchania twoich eksperymentów. Przyjacielu, kto miał mnie uczyć? Ja jestem skaldem, a nie żołnierzem. Ja nie potrzebuję taktyki, zobacz. Siedziałem sobie całą walkę za murkiem, a i tak tą walkę wniosłem. Ja nie atakuję w pierwszym rzędzie, bo nie do tego jestem. Zauważyłem, że często lubisz murki, jakieś stare półki z księgami, przeglądać na niewidzialności. Tak, zauważyłem. No tak. To ten. Polega moja rola. Gdzie teraz będziemy ruszać? Jakbym się uczył,
No, jakby... Kurwa. To by mnie eksplodował. Tak często, myślę. No, mam nadzieję, że to nie ty będziesz eksplodował, tylko nasi przeciwnicy. I właśnie o tym chciałem mówić, że cholera, skupiajmy się na jednym może jednocześnie, a nie napierdolamy wszystkich trzech. Rozbijamy za bardzo nasze siły. Jak jednego ogłuszyłem, to wszyscy powinni w niego, kurwa, napierdalać. Ale mówisz, że sobie poradzisz z trzema. To z jednym ogłuszonym tym bardziej. O. To doskonałe, to doskonałe. Zapisuję sobie to gdzieś tam. Tak, świetnie. Po czym zamiast dobić pierwszego czy drugiego, to nagle skupiliście się na trzeciej i zaczęła gonić ile? Ale ja byłam po drugiej stronie, ja nawet nie wiedziałam, że tam jakiś kościół ogłuszony leży. No nie leżał, stał, ale zabijało znaczy, się. No. To był ogłuszony czy stał? Ogłuszycie no tak, nic nie stało, żebyś stała dalej, końcu. Nie upadła na dupę? Bo potrafię. Żyjemy, ty żyjesz, nie obecnie. Pokonałeś ogry, udowodniłeś nam swoją siłę. Jest dobrze, no nie ma się nad tym rozwodzić. Ja mam co opisać, ty masz o czym opowiadać. Prawda? Tak się rozgląda po wszystkich. To dobra, tam. To właśnie się żyjemy. Ila sobie prycha i coś gada pod nosem, typu, że no ciekawe, kto większość zawsze zabija. Zresztą się nosem i odchodzę. Nikt nie jest ranny? Chyba nie. Sowodźwiedź? Nie wiem, róża? Nie, Lunda? Nie. Dobrze. Przestań jeść tą nogę! Co, Mordegard? Grzeczna ta moja, grzeczniejsza niż ten kotlet, czy tam naleśnik. Co? Wafel! Coś z jedzenia było, no. Ale wafel jest żywą istotą, a to... tym czymś. To jaszczurka jest. Chodź rękę! No. Czy tam nogę? Jaszczurka. Do jednego się bardzo dobrze dobrał akurat, to trzeba mu przyznać. Jej, o Rosamundę mi chodzi. Okej, okay, tak. Znaczy, taka mało kobieca mi wyszła. To możesz się czasami tak, wiesz, zagubić, ale to jednak dziewczyna jest, jaszczurka. Myślałem bardziej, że to ono, bo to jednak konstrukt, ale no dobra, niech ci będzie. Nekromanckich wynalazek. Dobra, to co? Słuchaj, jak coś jest stworzone z kości, to też jest w teorii... Znaczy, można się kłócić, że to też konstrukt. Tylko magii nekromanckich. Nieważne. Dobra, to chcę się rozejrzeć po tych ograch. Teraz je przeszukać, coś ten, czy... coś mnie może naprowadzić na ślad, że to ta grupa ogrów napadła na tych strażników tam? Może znajdę miecz strażnika albo tarczę jakąś, coś im zabrali, bo wiem, że wszyscy przeżyli, nie? Z tych strażników? Dobrze, tak. Ale może coś, nie wiem, zostawili, może znajdę ludzkie złoto, chociaż no to raczej coś, co mnie nakieruje na strażników, czy to ta grupa, nie? Ogólnie. Może ta noga wygląda na strażnika? Wafel ją je. Nie, kurde, zrobili sobie przepaskę na ten z tabardu strażniczego, bo zerwali z kogoś. Myślę, żeby rozpoznać to percepcja, zobaczyć, żeby tam, chyba że chcesz ewentualnie, może być też sztuka przetrwania. Bardziej bym powiedział śledztwo, ale może być o, percepcja. O, śledztwo też w sumie może być. Ale jak może być percepcja, to wola. Dobrze, może być. No to krytyk. Nice. Dobrze, więc jesteś pewien, bo tak zaczynasz przeglądać te ciała tych ogrów. Widziałeś, że wcześniej Emma chodziła gdzieś tutaj w okolicy, więc tak mogłeś domyśleć się, że nie znalazła aż tak szczególnie nic ciekawego, a jeśli już znalazła, no to może nie być już za dużo do obejrzenia. Więc oglądasz sobie te ciała ogrów. Tak znajdujesz parę różnych rzeczy. Ale tak z takich rzeczy, które mogłyby cię naprowadzić stricte właśnie na strażników, to zauważasz, że
jeden z tych ogrów miał gdzieś jakiś taki... No strażnicy jednak mają jakieś takie symbole ogólnie gdzieś tutaj na ciele, jakieś takie też mają wisiorek, który... Tak. Więc znajdujesz właśnie jeden taki wisiorek, który mógł należeć do jednego ze strażników, więc to może być swoim takim potwierdzeniem, że właśnie oni zaatakowali tych strażników. Czy ci strażnicy chwalili się, ile ogrów ich zaatakowało? Czy była ich właśnie trójka, czy było ich więcej? Nie mówili wam, mówili tylko, że ogry. No, ich nie liczyli, byli zajęci spierdalaniem, dobrze. tak w sumie tak było. Tak, ale że jako, że masz krytyk, to jeszcze opowiem ci ogólnie poza tym, co znalazłeś, to na pewno te ogry miały gdzieś jakieś takie sznureczki, które były z jakimiś zębami, z ludzkimi skalpami, coś takiego. Rzuć sobie też 2d6. 5 i 4, 9. Nice. I pomnóż to razy 10 i tyle znajdujesz złota przy nich. Nice. Więc całkiem spoko. Znajdujesz jakiś bukłak mocnego trunku o dziwnym zapachu, torebkę tytoniu, medalion z wygrawerowanym nieruchomym okiem. Możesz sobie rzucić na religię, jak chcesz stwierdzić, co to jest. Znajdujesz jakiś taki bęben. Okay, wygląda jak taki bęben bojowy. Już ci mówię jeszcze raz. Te goldy, bukłak mocnego trunku, taki o dziwnym zapachu dosyć, torebkę tytoniu, medalion z wygrawerowanym nieruchomym okiem. Z tego, że masz krytyk, to znajdujesz wszystko, nie? Bo jakby ktoś inny jeszcze powiedział, to wiesz. Taki bęben bojowy, taki malutki, nie? On nie jest taki, że tu bardziej bębenik bojowy, o może coś takiego, bo to oni mieli gdzieś tam, wiesz, przy sobie tak zawieszone. I znajdujesz pióro wielkiego ptaka. Takie brązowo-szare. Tu można sobie rzucić na przyrodę i znajdujesz mapę. Ale ta mapa jest bardzo trudna i ciężka, bo jest narysowana przez nie aż tak inteligentne istoty, więc to wygląda trochę takie bohomazy. Więc tu trzeba byłoby spędzić nad tą mapą trochę czasu i spróbować ją rozszyfrować, ale domyślasz się, że to jest jakaś mapa. Dobrze, że mam kaligrafię i potrafię rozszyfrowywać mapę. Tak, więc wracając jeszcze, tak, przy tym medalionie z nieruchomym okiem można rzucić na religię, przy piórze wielkiego ptaka jakiegoś można na rzucić przyrodę, na tak. przyrodę, no i jeszcze mapa do rozszyfrowania. To ja znajdując te wszystkie rzeczy, tak pakuję je do, nie wiem, jakiejś... Rzucasz je w jedno miejsce. Przynoszę partiami, cholera. No tak. Znalazłem tak. Tutaj mamy jakiś symbol heraldyczny, to jest ten z straży naszej. To, nie wiem, albo ci ogry, albo część z ogrów, którzy zaatakowali naszych strażników. Trochę złota, to zaraz się podzielimy, ale jakiś mocna gorzała, ale Mordegar, weź to powąchaj, może ty to rozpoznasz. Ale wali niemiłosiernie, ale mocny na pewno, w cholerę. Tytoń. No, też można się podzielić. Czy ktoś tu się zna na religii? Bo znalazłem medalion z takim wygrawerowanym jakby okiem. Ktoś wie coś ten? Tak pokazuję reszcie i też chcę rzucić w tym momencie. U mnie to 15. U mnie 17, Mordegard też się trochę zna. Znaczy, nie to, że wyznaje, bardziej, że wysłuchuje tam opowieści o bogach, o bohaterach. Oboje jesteście w stanie stwierdzić, że jest to symbol bóstwa Grumsza Jednookiego. I Grumsz to jest po prostu patron orków, ogrów i ogólnie zielonoskórych stworzeń. A, dobra, wiem, co to chyba, Mordegard. No, to chyba ten, co patronuje tym zielonym paskudztwom, nie? Tak, ten jednooki, ten grumsz jakiś tam.
Wiem, że gobliny to innego wyznają, ale to tak, orków, ogrów, to na O wszystko. Zielono i brązowo skórę, poza goblinami. Oni swojego mają jakiegoś tam. Wymyślenia. A ty nie, Jadek, w kogo wierzysz? Nie wiem w sumie. Nasza grupa nie była zbytnio religijna, raczej po prostu staraliśmy się przetrwać. No i bardzo dobrze. Młody jest, nie musi sobie zawracać głowy religią. To dla starych dziadów jest. Czy nie mówię, że nie warto wierzyć, bo wiadomo, zdarzają się często łaski polskie, ale no. My w ogóle wiemy, w jakim on jest wieku w zasadzie, bo... Nie jest niski, na pewno jest młody. Tak, ale to goblin swoją drogą. Sam gnom, goblin. Więc... To ja rozumiem, że Atro, sądzisz, że jestem najmłodszy z was wszystkich, tak? Jak na krasnoluda, tak, i tak jesteś młody, to tak. Gdyby nie ta broda, no to... Jakbyś się zgolił, to byś nawet i za niziołka podszedł, no. Gobliny... Mają stopy owłosione. Gobliny stają się dorosłe, jak mają 8 lat. Ja mam 15. O, ty stara dupa. O kurde. Dobra, Ila, to ty też chyba powinnaś, nie wiem, spójrzcie, jakieś pióro wielkie znalazłem. Słyszałem coś kiedyś o wielkich orłach, jakichś ptakach, ale nie wiem, czy to. Jak pokazuję to wszystko. Ale teraz będziemy tutaj wszystkie śmieci przeglądać, odkopywać, szukać, czy co? No, nie rozumiem. Słuchaj. Ogry, tak? Są dość blisko wioski, zeszły z gór. Gór, do których się kierujemy. Skoro mają pióro jakiegoś wielkiego ptaszyska, to plus ktoś nam kurwa mówił o jakimś wielkim cieniu, który grasuje po górach, nie? Jakiejś wielkiej latającej istocie. No, czyli wniosek jest prosty. Wielki ptak grasuje w górach, ogry zeszły z gór, bo boją się wielkiego ptaka. Zabrały pióro i uciekły. Ja sobie oglądam to pióro, ale jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. Emma, no... Po prostu ja uważam, że jest ładne. Asmodeusz tkwi w szczegółach, tak? Mordegard się tak wychyla, wiesz, zabierać to pióro, ogląda i mówi chyba mam pojęcie, co to jest. Jakby ja bladego. Tak, Mordegard, ty jesteś w stanie stwierdzić, Atro, dla ciebie to po prostu wygląda pióro jak pióro, każde pióro wygląda tak samo, nie? A ty, Mordegard, tak się przyglądasz, tak nie myślisz, może, kolory. Czekaj, może ktoś rzucił powiększenie na kurczaka. Na pewno, rozgryzłeś to. Dobry jesteś, Atro. Dobrze, więc najpierw tak patrzysz na to pióro, tak sobie myślisz, no wygląda jak sowie, ale jest dużo, dużo, dużo większe niż zwykłej, standardowej sowy, którą możecie spotkać w lesie. Zaczynasz sobie myśleć na temat tego, nie wiem, może o czym czytałeś, o czym może słyszałeś gdzieś. I przypomina ci się, że w górach czasami są takie super sowy, super takie wielkie sowy i one są bardzo drapieżne i agresywne z reguły. I lepiej na nie nie trafić. Bo są całkiem szybkie, wytrzymałe i lubią porywać jakieś bezbronne istoty. Słuchajcie, to chyba ta sowa, co była mamą twojego kotleta. Jaka sowa mamą kotleta? Co? Sowodźwiedzia? Ale to pióro jest chyba za duże na sowodźwiedzia. No ale to ta sowa, co Roman z niedźwiedziem miała i kotlet się narodził. Sposób. A w ten sposób. Dobra, Mordegard, to tak nie działa. Ja myślę, że chyba każdy sobie żartował, jak to na serio wziąłeś. Przypominasz też sobie o tym, że te sowy potrafią kogoś zauroczyć. Mają jakby taki kryształ na środku czoła, który jakby działa na zasadzie hipnozy. No ale nie, na serio, to są takie dziwne sowy. One potrafią cię tak zauroczyć. Więc może ona tego niedźwiedzia też tak, wiesz, zauroczyła i tak. Czy ty jadłeś grzybki? Narodził. Nie, jeszcze jestem trzeźwy.
Jestem rzeźwy. Ale nie jest pełna rozumu. Okay. Czy ty zaglądałeś? To raczej nie jest sowa, dobrze? Sowa jest z kryształem na łbie. O, no. Pewnie, tak. A, tak. Mhm. Czytałem o tym. I rucha niedźwiedzie, tak. Okej, okay, to już wiem. No, na pewno. Ma takie upodobania. No, to każdemu jego... Ale to jest jedna sowa, czy jest sowa, kilka sowa tych słów generalnie? Sowa sobie w górach mieszka, nie? No, pewnie. No, tak. No co, to sowa, sowy zimowe, czy tam jakieś, no, na spokojnie mogą sobie mieszkać w takich miejscach, żeby drzewo drzewa miały. Drzewa nie ma, żeby... Ale mają może jaskinie w takim razie, no to wiesz, tak... A co to nie to? Musimy wyjść poza świat realny, tak, skoro już wchodzimy w temat słów z kamieniami w czołach, tak, no to... Przecież coś tu musi być na rzecz. On sobie coś uroił, on kurwa... Ale słuchaj, większość dobrych historii wymyśla się od wymysłu, tak, znaczy zaczyna się od wymysłu, więc jeżeli je wymyśla, no to w takim wypadku zobaczymy, no jeżeli się nie wymyśla, to może coś fajnego z tego wyniknie. Będziemy o czym opowiadać Trinie, jak wrócimy w każdym razie, no tak. W ogóle zauważyłem, że ty zrzędzisz. Od początku tej walki do teraz ty non-stop zrzędzisz. Weź ty się trochę opanuj, chłopie. Jesteśmy na przygodzie. Rozkoszuj się chwilą, a nie... Baż mi się humor normalnie psuje od razu. Ej, w tym czasie jakby się kłócicie w tle, Ila pcha rękę w gardło słodziwiedzia, bo posunęła mu tam kość i próbuje ją wyciągnąć. Ja nie wiem, Mordegard, ale ja jestem całkowicie za tym, żebyśmy szli twoim tokiem. Myślę, że mi się to bardzo podoba. Chcesz tą rękę stracić? Nie ukryj się. A zobacz, wczoraj takie. Chcesz sobie rzucić na opiekę nad zwierzętami? Czy mi ukryj się? Ja nie mam opieki nad zwierzętami. To jest wczoraj najlepsze. Podejść? No cóż, myślę, że twoja ręka też weszła w ten dziób i on tak cię trzyma teraz, tą dłoń. Próbuję wymemlać. Chcę podejść i zrobić taki manewr Heimlicha. Nie wiem, czy na sobie mi się uda, żeby wypluł to razem z ręką. A teraz po polsku, co ty chcesz zrobić? No wiesz, tak go walnąć, to tak w okolice mocno, żeby... Dobra. Są woźwiedzia w okolicy masy. Dobra. Krasnoludem będąc, tak. Mając rozstaw ramion na 50 centymetrów. Ale motornych! No. 50 centymetrów. Myślę, że bez rzutu będziemy to robić, po prostu jak chwilę się z nim pobawisz, to w końcu ci się uda go tam uwolnić, ile i w ogóle, nie? Ema w tym czasie, nie wiem, bo ta sadzawka to coś, to ma jakiś murek dookoła, czy tam... Znaczy, to było tak, że był ten murek? Nie, mi chodzi, a ta sama woda, czy dookoła, wiesz, jest jakiś tam nie, murek i ona... Nie, to jest zwykłe oczko, taka... Ten... To ja siadam na jakimś korzeniu i oglądam to widowisko. Ja siadam koło Emmy, znalazłem jeszcze mapę. Jak oni się tam no i cudnie, i odchodzi w momencie, kiedy do niego mówię, no. Do mnie coś mówiłeś? Atro? A, to już na rzekę zacząłem, no wybacz. Jakoś nie w humorze. Czy to na ludzkiej skórze? Patrz. 15 na percepcję. No to na jakiej skórze jest ta mapa? Co ze skóry? Na jakiej skórze co jest? Na jakiej skórze jest ta mapa? A, mapa. 15 na percepcję. Bardziej może medycyna, na... przyroda. Dobrze, medycyna 5. Czy to jest ludzka skóra, moim zdaniem? Twoim zdaniem nie wiesz do końca, to może być wszystko? Może być tu i ludzka, i zwierzęca, i taka pomieszana, bo może nie mieli na tyle jednego rodzaju i zrobili. No dobrze. Na ludzkiej skórze to jest? Nie wiem, nie znam się, nieważne. To jest aktualnie w sumie. No i co tam na tej... Chcę się przyjrzeć tej mapie, spróbować ją rozszyfrować. Chociaż tutaj akurat z kaligrafii to... tutaj akurat jakbym szukał czegoś ukrytego na mapie, a nie typowo do rozszyfrowania mapy. W sensie, jeśli na mapie jest jakaś ukryta wiadomość, no tu jest, fakty. Tu jest ukryta treść, kurwa, bo ją trzeba odkryć. W sumie tak, cała treść jest kurwa ukryta. W sumie trochę tak. Możemy to trochę naciągnąć, jak chcę. Umiem się połapać w tym, bo to jakiś półgłówek. Nie wiem, ja się nie znam na mapach.
No to i tak dość inteligentny ogr musiał być, jak na pół, no. Dobra, to tutaj jest rzut na inteligencję, ale to... Czy śledztwo, czy coś? Ty nie masz czystej inteligencji, czy... Znaczy... W teorii... Śledztwo jest inteligencji, nie? Tak, po to są umiejętności, jakby... Że... No, żeby to no. Ten... Żeby to wykorzystywać, w sensie tutaj... No chyba śledztwo by było najbardziej pasujące, bo bez sensu... Znaczy, i tak nie mam nic w śledztwa, ani w inteligencji, więc mi obojętne, ale... No. Myślę, że śledztwo będzie okej. Okay. 9. Wiesz tylko tyle, że te bohomazy nic nie znaczą. No, to chyba po prostu, nie wiem, dziecko jakieś rysowało i przypadkiem się to tam znalazło. Nudziło im się pewnie. To jest jakieś bezwartościowe gówno. No, ale dopiero co mówiłem, to mnie zrugałeś za to. Co się zrugałem? Czy się pytałam, czy będziemy teraz każde śmieci tutaj przeglądać. No dobrze, ale to warto było się przyjrzeć, tak? Czy to jest bezwartościowe gówno, czy przekaże nam jakieś informacje. No, ale co mogą być ogry? No chociażby to pióro. No, co prawda Mordegard jest niespełna rozumu i gada o jakichś sowach z klejnotami, ale to... No... To też mogło coś być, ale ewidentnie... Nie. Chyba, że jesteśmy... rysował to ktoś tak inteligentny, że my jesteśmy na to za głupi, ale bardzo... Ale jest taka możliwość. A, nie wykluczam, ale bardzo mała. Nikła, ale zawsze jest. No tak, tak. Co robią pozostali? Rozumiem, że Mordegard z Ilą się szarpią z Sowodziegiem, tak, żeby uwolnić... Co robi Elmenor? Elmenor, zdając sobie sprawę z tego, że został olany w całym swoim wywozie, podejdzie sobie do Mordegarda, kiedy tamten szarpie się z Sowo-Jedźwiedziem. Jak wielkie jest to pióro? Jak na nie patrzysz, to tak myślę, że długości ręki twojej będzie. Mordegarda ręki na pewno jest dłuższa niż jego ręka. Okej, okay, ale ono nie jest jakieś turbo ciężkie, to jest takie pióro po prostu. Nie, no pióra są lekkie, to nie jest tak, że będziesz mieć problem z... No, raczej jest niewygodne do noszenia, nie? Bo jest długie. Dobra, Edmenor se weźmie to pióro, w sensie zabierze mu to pióro, bo jak jest zajęty czymś innym, to i tak mu się do niczego nie przyda. To pióro ja sobie weźmie, wplączę sobie we włosy, żeby mu tam dyndało sobie z tyłu, i pójdzie sobie w stronę... No tak, stronę do pasa ci się no, w sumie nawet dalej. No, jak jest na długość ręki, on no sobie zapląta gdzieś tam tak u góry, no to mniej więcej za łopatkę nogi? Będzie... Nie, do połowy metr, nogi, tak, jestem krasnoludem. No. No to sprawy ręka. No to będzie mi do pasa mi sięgnie, no. Taki, na taką odległość. No niżej, tak do dupy, tak ci zasłoni. No ale w sumie no da się, nie? Da się. No nie, pewnie. No. Peleryna z jednego pióra. Jak się wiesz, czekaj, zmierzasz w stronę Atro. Tak. No, ja chcę coś powiedzieć, w sensie zaczynam rozmowę, bo Atro widzisz, co i jak widzę, że Elmenor zmierza, to się zamyka. Co? Co no, widzę? Elmenor idzie. No widzę. Więc podejdę do nich, a stanę nad nimi, spojrzę na to, co robią, tak? Ty chowasz tą mapę, czy jej nie chowasz? Nie, ja tak ją trzymam na kolanach. Nie. No to ty się jej przyjrzyj, tak? W sensie zapytać, co to? Dobre pytanie, bo nie wiem, czy to bohomazy, czy mapa, ale wygląda jak mogłoby być albo jednym, albo drugim. Nie wiem, może to jest jakieś czyjeś artystyczne, nie wiem jak wy to mówicie, wyznanie. Uzewnętrznienie. No niech będzie uzewnętrznienie. Jeżeli to jest artystyczne, to mogę pomóc. Może, nie wiem. Może się przydam do czegoś. Widzisz, że on jest dotknięty, nie? On jest dotknięty fest. Tak podnoszę to, tak nad te kolana, żeby się schylał. Za nisko nie, schylać się musiał. Chcę się temu przyjrzeć.
Możesz się przyjrzeć, tylko ty nie masz jakby, nie znasz się na takich rzeczach aż no tak szczególnie, nie, ale masz doświadczenie, bo na pewno rozszyfrowywałeś wiele ksiąg w swoim życiu. Będziesz mieć trochę trudniejszy rzut niż Atro miał, ale możesz spróbować. Śledztwo. Nie, Adek, a może ty wiesz, co to jest? Wydaje też, że jesteś zielony. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem. Wygląda jakby ktoś wziął i po prostu zwymiotował na tą kartkę. I nie wiem, po cholerę my to trzymamy. Po co? Ja będę aktualnie moje poczucie artyzmu, moja kreatywność osiągnęła poziom zerowy. Wiecie, jak jest piwnica? To mój poziom kreatywności spadł jeszcze niżej. Krytyczna jedynka. Czy możemy uznać, że skoro masz krytyczną jedynkę, to może nie całkowicie niszczysz tą mapę, ale na pewno gdzieś coś, nie wiem, może przybrudzisz, może masz jeszcze gdzieś trochę tej krwi, to tak rozmazujesz. Niech padnie do stawu. I będzie jeszcze trudniej, żeby to rozszyfrować. Jeśli ktoś by chciał. Przede wszystkim ja jej nie dotykałem ręką, bo teatru ją trzymał, ale jeżeli mogę coś zasugerować, to bym na przykład zrobił takie coś... Odruch bezwarunkowy Elmenora, kiedy widzi złą sztukę. Aż mu się odbiło po prostu. Podpłynęło mu do góry i dalej poszło już samo. Ja rozumiem, że zażygałeś Atro. Innymi słowy, zażygałem mapę. Nie Atro, mapę. Podrywam się. Elmenor, kurwa mać. Uj. Kurwa, wy wszyscy żrecie te grzyby z tego lasu pierdolonego, kurwa? Rok nie wychodziliśmy, a kurwa, ten coś pierdoli, już mózg ma sprany. Nie. Przyjacielu, to nie o to chodzi. Ja mam odruch bezwarunkowy, jak widzę taką... tak, parszywą sztukę. To chyba warunkiem jest zła sztuka, więc nie powiedziałbym, że bezwarunkowy. No nie, bo jakby... Tak, warunkiem jest sztuka, natomiast ja nie mogę tego powstrzymać. Rozumiem. Świetnie, kurwa, chcę to strzepać z tej mapy, nie wiem, ona jest na skórze faktycznie, czy zakładam, że ogry na pergaminie nie piszą. Znaczy, pewnie coś tam ze skórą ma wspólnego, bo to nie jest tak stricte pergamin, ale to na pewno nie jest ludzka skóra. Nie, dobrze, nie o to chodzi, bardziej, że podejdę do tego stawiku, nie wiem, tak... Zmyję całą treść. Chcesz to obmyć? Wstrzymując oddech, chcę na początku sprawdzić, czy to jest naniesione jakimś trwałym barwnikiem, czy czymś, czy po prostu jest nabazgrane tym, cholera, węglem, że jak to ciut się zmoczy, to zejdzie ta treść faktycznie. Więc tak gdzieś tam na rogu, tam kawałeczek, tak palcem przejechać, czy to się zmyje, jakbym chciał to A rzuć sobie D20, jak będą parzyste, to można to łatwo umyć, jak będzie nieparzyste, to nie. Jesus. Nie, nie da się. No chciałam zrobić poniżej 10 i powyżej 10, ale chciałam to trochę urozmaicić. Okej. Okay. Kurwa mać. A czy nam to jest potrzebne? No ty nic z tego nie widzisz. Elmenor na to żyga. Znaczy, no to... Emma, nawet jakbym chciał, to teraz już nie mam jak wam pomóc. Mówi, nie, ale ja tego nawet w salonie nie powieścisz, takie paskudstwo. Czy my już przestałyśmy się szarpać ze sobą? Co, bo niedźwiedzie. Możemy zobaczyć tą akcję, że oni czymś tam wymachują. Tak, myślę, że Sowodźwiedź teraz leży taki obrażony na was, jak mu zabraliście tą nogę i gdzieś z dala od niego ją daliście. Tak, widzicie. Ja siedzę obrażona obok niego. Ja siedzę obrażona obok niego, kurwa, na niego, bo mnie ugryzł kutafon i zjadł moją rękawiczkę. Okej. Okay. Stwierdzam, że się nie będę wcinać w relacje. Tak i tak, wiesz, no okej, okay, już dobrze, Ila, ten, rękę masz, nie? Nie odgryz. Rękę mam, ale rękawiczkę straciłam, dobrze, że karwasza nie zeżar. Okej, okay, dobra, to dojdź jakoś do porozumienia, tak mówię, tak tyłem idąc.
się odwracam i w moje oko wpada ta grupka, która się tam szarpie przy tym stawie. Jeszcze i coś ten śmierdzi. Zapach, myślę. No, aż mnie cofa, ale tak chyba jestem zainteresowana. Jesteśmy w obozie ogrów, to chyba kurwa wszystko śmierdzi. Ale doszedł świeży nowy zapach. Albo raczej smrodek. Dajcie spokój, no Elmenor je głównie rośliny, kurwa, to jego wymiociny wyglądają jak szpinak mrożony, wyciągnięty, kurwa, na zamrażarnika, no. A śmierdzi bez przesady, kurwa. Wali skarpetą, ale nie wali nie wiadomo czym. Co widzisz, jak tam Atro tam gdzieś tam skubie przy tej mapie, macha ręką, siada nad tym stawikiem sobie po turecku, czy tam odpowiedniku siadania po turecku w dedekach i po jakimś innemu kraju i próbuje złapać balans psychiczny nad tym stawikiem sobie chwilę medytując. W Mordegard, tak wiesz, z ciekawości ja tak chodzi. Mhm. Co to jest? I czemu tak jedzie? Niestrawialna sztuka ogrów. Oto najnowsze dzieło Elmenora, Żygi na mapie. Nie wiadomo, czy to mapa. Nie wyglądało jak na mapę. To, że się rozczytać nie dało, to druga sprawa. A pióro wyglądało jak pióro sowy z klejnotem na bani. Jak cię, kurwa, sowa z klejnotem uszłe, to dopiero wtedy mi uwierzysz. Tak, wtedy ci uwierzę, tak. Ja ci wierzę. Schizy. Ja ci wierzę. Dzięki, Elmenor. Dobra, i się tak pochylam nad tym, bo ten... Chcę kolejną wspaniałą mądrość zaprezentować mojej drużynie, która w ogóle mnie nie docenia, ale jeszcze się przekonają, czy zobaczą. Czy ty chcesz spróbować rozszyfrować mapę pod wymiocinami? Tak. Chcę zmieścić ich potęgą swojego intelektu. To może być twój trudne. Nie szkodzi? No dobrze, możesz rzucić sobie na śledztwo, ale praktycznie myślę, że na kości musi być chociaż, nie wiem, 18, a najlepiej jakby był krytyk. Przy 18 możesz nie rozszyfrować w 100% jej, nie? Nie, to za dużo rzeczy masz zasłoniętych, nie dasz rady tego rozszyfrować. Masz inspirację, kurwa. Nie wiem, czy mogę. Mogę. Ale po rzucie możesz? A nie, po rzucie chyba nie. Chyba nie, nie. To nie masz inspiracji, sorry. Także tego. To co? Gdzie będziemy iść, czy zwiedzamy dalej? Przyszliśmy tu za ogrami, teraz przydałoby się na te pobojowisko pójść, gdzie tych... No. Problem ogrów zażegnany? No, części z nich. Nie wierzę, że przed trójką ogrów uciekali. To strażnicy są. No ale ile ich było na patrolu? No może no, ale jak... Ale jak obóz mieli i zaskoczyli, no to... A, dobra. O Jezu, dobra. Kto? Też już... Ojejku. Nie usłyszałeś, źle chyba. Ojejku. Już mi lepiej. Jakieś... Możemy iść. Zatrucie jakieś, że takie bzdury wygadujesz. Jakieś dziwne nie, słowa w ogóle. Nie, no chodźmy, szkoda tracić słońce. Tak, dobra. To macie jeszcze tam, daję, wręczam każdemu 18 złotych monet. O, a ja ci daję flakonik, który znalazłem. O, to co? Co to? Nie wiem. Ty się tam bawisz te tam menzurki, tego to. Mi się to nie przyda. Masz Identify a Substance DC15. Tak. Tylko na co? Dobre pytanie. Posmakuj. Po smaku to zidentyfikuj. Co mi nie jest napisane? No właśnie nie. No. No, musicie sami zdecydować. Medycyna? Właśnie też mi chyba najbardziej pasuje medycyna, bo tak patrzę to... Bo nie ma tutaj stricte alchemii, alchemia jakby można trochę
z efektem jakby na organizm, no to można z medycyną powiązać, nie? To medycyna może być. Chyba, że jakiś magiczny skutki, to organa jeszcze. No, mogłaby być wiedza tajemna. Już rzuciłem 11. Ale i tak chyba nie masz dużo większej tej wiedzy tajemnej. Nie, mam na zero. No właśnie. Wiesz tylko, że to jest jakaś mikstura, która na pewno jest magiczna i daje jakiś efekt, ale nie wiesz do końca, co to jest za efekt, bo jest kilka podobnych kolorystycznie i zapachowo i musiałbyś popracować nad tym bardziej. Mhm. Bierzesz tą miksturę, czy nie bierzesz? Jak coś może się wziąć, ale nie mam pojęcia, co ona robi. Chyba jest magiczna, ale... No schowam ją na razie. No, każdy sobie ten wziął 18 golda? Tak, przyjacielu. Możemy iść? Już? Teraz przyjacielu. Ja do wszystkich mówię przyjacielu, niezależnie od tego, w jakim stanie jestem, albo jak mnie zdenerwują. Chodźmy. To możesz mówić wrogu czasem, będzie bardziej uczciwie. Dobra, chodźmy. Już wystarczy tych żartów. Wolę, jak do mnie mówi przyjaciel. Chodźmy, wracajmy się tą drogą. Wyjdźmy z tego dziwnego miejsca, pochłoniętego przez jakąś dziką roślinność. I... zobaczmy, czy faktycznie trójka ogrów ich zaatakowała w tym obozie ich. Idź tam na patrolu. Wychodzicie więc z tego miejsca, wracacie tą samą drogą, którą przybyliście, docieracie do tego rozwidlenia, na którym zauważyliście ślady tych ogrów, którymi podążyliście i skręcacie już w stronę, aktualnie z tej strony, której idziecie w prawo, a tak jak mieliście iść, to byście poszli wtedy w lewo, nie? Więc ruszacie tam, gdzie poprowadził was wcześniej strażnik. I faktycznie, kilkaset metrów dalej zauważacie po prostu takie porzucone obozowisko. Widać jakieś jeszcze niepozbierane rzeczy. Jest tutaj na pewno takie stare ognisko, w sensie, wiecie, takie popodpalane takie kawałki drzewa, które już dawno wygasły, ale widać, że nie zdążyły się spalić tak w całości, że coś musiało przerwać. Są trochę porozrzucane koło tego ogniska. Widzicie też na pewno jakiś jeden taki poszarpany namiot, który już w tym momencie leży tak na ziemi, nie jest złożony, tylko tak rozwalony cały. Jakieś tam posłanie, jakieś takie kilka ubrań takich latających tutaj, takich jakichś szmatek i jakieś takie podstawowe naczynia obozowe, typu jakiś tam kubeczek gdzieś leży. Widzicie też jakieś tam resztki gdzieś jedzenia, nie zwymiotowane, tylko po prostu jakby wylało się z garnka, więc było świeże, tylko po prostu się wywróciło. Elmenora tu jeszcze sprostuje. Nie było. Dokładnie, tak. I widać na pewno też ślady humanoidów. Domyślacie się, że to pewnie strażnicy, no bo widać ślady takich butów w takich stalowych, w takich okuciach. Widać też oczywiście parę śladów, które nie są w butach, ale są ludzkie. I widać też kilka tych większych takich śladów. No one są chaotyczne, wiadomo, no bo no była jakaś tam chwilowa walka, ucieczka, no to te ślady są tak pozadeptywane na siebie, no ale jesteście w stanie mniej więcej rozpoznać, co tutaj było. Dobra, to ja chcę tak omiotę to pobojowisko wzrokiem i chcę wypatrzeć miejsce, z którego mogły nadejść te duże ślady, żeby w tamtym miejscu ewentualnie policzyć ilość osobników, a nie na samym pobojowisku. Myślę, że tutaj bardziej będzie śledztwo niż percepcja dalej. Bo musisz wyśledzić. Of course, 3. Tutaj była.
Zdecydowanie to ci. A ja chcę się rozejrzeć po tym pobojowisku. Może ktoś coś zostawił, może ktoś komuś coś spadło, zgubił. A ja chcę sprawdzić, co tu się w ogóle wydarzyło. Tak po prostu przejrzeć, no co tam... W sensie, patrząc po śladach, jak tam porozrywane te namioty i tak dalej, rozumiesz, w tym kierunku. Mniej więcej kolejność tego, co się wydarzyło. Tu leżało dwóch niziołków, czołgali się. Ich piętna zostały wycięte. Ja chcę pójść za każdym z nich, zmieniać po prostu każdego, w sensie najpierw pójść za, nie wiem, za Ilą, potem pójść do Emmy, potem pójść do Atro, pójść do Mordegarda i sprawdzić, co oni robią. I sobie to notować. Mordegard, a ty? Ja myślę, że też podobnie chcę po prostu się dowiedzieć, co się tu stało. Może od drugiej strony jakoś pójdę, jak widzę, że Ila to tam bada z jednego kierunku, to ja spróbuję obejść i zobaczyć z drugiego. Wiesz, ewentualnie spróbuję, nie wiem, tam się nawet na coś wspiąć, żeby mieć widok z góry, żeby to tak rozszyfrować ładnie. Myślę, że jak chcecie właśnie rozszyfrować, no to też będzie śledztwo, no bo to już jest stricte takie przeprowadzenie. A ja bym chciała pod sztukę przetrwania, że właśnie co mogło poszarpać to tak, wiesz, taką... Mogę w takie coś iść, w sensie nie stricte śledztwo, ale takie, co tu mogło zaatakować ich, wiesz, jakieś ślady, czy są jakieś zwierząt, czy coś, właśnie w którą stronę pobiegli, nie za bardzo takie, już mnie nie interesuje, czy oni pobiegli w tą, czy w tamtą, tylko tak, co to mogło, co się mogło wydarzyć w kontekście tego ataku bardziej, nie? Jak oni to przetrwali, coś w tym stylu. To też jest niby śledztwo, ale takie niemiejskie, to sztuka przetrwania. Czy nie bardzo, czy na śledztwo? Chuj, dobra, będzie się śledztwo. Bardziej by mi śledztwo tu pasowało, bo też tylko przetrwania tak jak naciąganie. Dobra, i będzie śledztwo się swoją na zero, to na pewno świetnie. Nie, Emma, ty możesz na percepcję sobie rzucić normalnie, nie? 18. 7, łatrzyk, kurwa. Ja się usiłowałem gdzieś spiąć i po prostu potem ześlizgnąłem się, jak trzasnąłem na dupsko, to wiesz... Zdecydowanie były trzy ogry, no trzy. I... Trzy razy. Mordegard, dla ciebie ich było sześciu. Był ich trzech, nie? Ila? Trzech ich było. Trzech, dokładnie tak, też tak uważam. Ewidentnie. Sześciu. Jakich sześciu, Mordegard? Wielka sława. Skąd z tymi grzybami, no Mordegard? No na wszystkich bogów. To nie Ila... były grzyby! Ila, co udało ci się znaleźć? Nie, to były ogry, ale była ich trójka. Tak, ślady trzech ogrów. I tam też są ślady trzech ogrów, to razem sześciu. Bo ja i Atro tak uważamy. Nie, bo to są takie ślady, widzisz? Weszli, i poszarpane namioty. Ale poczekajcie. Skoro tam są ślady trzech i tam też są ślady trzech i tutaj też są ślady trzech, to było ich dziewięciu. To idąc z waszym takim rozumowaniem, było ich dziewięciu. Nie, bo idziesz takim rozumowania o Mordegarda, a on nie rozumuje, więc była ich trójka, po prostu najpierw byli tam, potem przyszli środkiem, a potem wyszli tamtędy. A wybaczam, Mordegard, wybaczam. Tylko skończ już z tymi grzybami, naprawdę. Nie, a ten Elmer też chce się rozejrzeć, w sensie spojrzeć te wszystkie trzy miejsca i ocenić sytuację. Swoim wprawnym okiem, mając nadzieję, śledztwo. Że tym razem się nie pożyga na widok złej sztuki. Przejdźmy na sztukę. Przejdźmy na Dla niego ewidentnie jest 9. 9! I to jest w ogóle nie do podważenia. Więc ja się pytam, skoro pokonaliśmy 3 ogry, to gdzie się podziało 6? Tak! Jeszcze nie było żadnych 6! Były tylko 3 i jeszcześmy zabili. No 3 były, ale 6 było wcześniej, więc musiały nie wrócić w górę. Nie było żadnych 6, Elmenor. No to skąd 6. te 9 śladów, no? Bo może te ogry chodzą po całym pozowisku? A zobacz, ile my śladów zostawiamy? Tak, na 115 w ogóle jest. Tak. Co wy mówicie? No przecież widzę, że jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć szlaków, tak? Z krokami, no to przecież to są nasze, czyli 5 śladów zostawiamy, a tutaj mamy tam ślady i tu ślady. Wchodzące, tak, wychodzące w obie strony. Ewidentnie 6. Chcę tak 9. Podskoczyć, odskoczyć w bok, skoczyć z powrotem i opatrz. 6 ślad. No dobrze, ale ty przeskoczyłeś. Ty myślisz, że one przeskakują? To nie są kangury. Nie wyglądały na takie
mocno skoczne, no. Kto? No nie ważne, kiedy coś we łbie, no naprawdę. Pokażę jakiś obrazek, jak znajdę. Przeskakuje we łbach. No to wiesz, no trzeba myśleć poza szablonem, tak? To jeszcze latały może. Na tych skrzydłach. Ale cholera wie, co one na tych stawach z tymi kamieniami, co je Mordegard wymyślił, wiesz, robią. Nie wymyśliłem, tylko czytałem o tym. Tak, Mordegard, wszyscy ci wierzymy. Tak na pewno było. Tak, tak jest. Na pewno umiesz czytać, tak. Tak, popatrz na Atrop. Po prostu on ma tą wiarę wypisaną na obliczu. Nie kłóćmy się z powodów religijnych i wiary. Bo wiadomo, że wiara to są, nie są tematy, o których się powinno rozmawiać, tak, szczególnie w kręgach. Dobra, nawet nie zaczynaj. Nawet nie zaczynaj. Wiesz co, graj na tym swoim flecie może, a nie, no. To jak sobie życzysz, przyjacielu? Nie, bo zaczniesz znowu opowiadać o jakichś puszczających się. On wziął mnie flet i zacznie grać w takim razie w tym momencie. Jakąś taką smutną pieśń zacznie grać, taką, wiesz, do zniszczonego obozu, prowadzącą do jakichś głębokich przemyśleń, żali o tym, że ktoś tu mógł zginąć, że generalnie trup się ściele gęsto po krzakach, ale go nie widać, bo najpewniej trupy zostały zabrane z pola walki, przeżyli tylko 3 żołnierze i 3 ogry z 9. Resztę zjedli. Emmo, powiedz mi, czy bardziej chciałaś, w sensie ogólnie tak chcesz przeszukać, czy chcesz bardziej przeszukać czegoś, co jest wartościowe, czy bardziej czegoś, po prostu co oni mogliby zostawić tak na zasadzie, wiesz. Szukam wszystkiego, co mogli, nie wiem, mogło komuś spaść, wdeptał to w pośpiechu, zostawili coś, jakaś sakiewka, jakiś medalion, jakiś pierścień, jakaś noga, ręka. Cokolwiek, co mogło zostać. W pośpiechu zostawił. W połowie drogi tak, kurwa, rękę zostawiłem w obozie. Ja jeb. Wiesz, ogro oderwał rękę, spierdalał, kurwa, moja ręka. Na pewno znajdujesz gdzieś jedną zbroję, taką strażnicą, ale czekaj, znajdujesz też sakiewkę z 15 złotymi monetami i tam było mniej. No co... to jest sakiewka jednego strażnika. Tak, ogry zarabiają więcej, nie wiesz o tym? Nie, ogry po prostu zajebały. Dobrze, no ja, ale ja, wiesz, ja nic nie mówię, czekam na dalszy. No bo tak patrzysz. A co, mam nie patrzeć? Nie wiem. Na tej sakiewce masz napisane, nie? Tak, nie patrz. Bo więcej, ale wiesz, bo ogry zarabiają. Strażnikom samo płacą. Dokładnie. Ogry. Tak, nazwa przedmiotu wstyd strażnika. Ja tak zawsze jest. Lud z potworów zawsze jest lepszy niż z tego. Z ludzi. Tak jest. Dobrze, chcesz coś ciekawego? Dobrze. Znaczy, ja nie wiem, czy ja chcę coś ciekawego. Rzuciłem 18 na percepcję. To ty mi powiedz, co ciekawego znalazłem. Karwasze w pierdolu. Tak jest. Myślę, że... Możesz też znaleźć... Użytkownik tego przedmiotu otrzymuje w pierdol. Raz dziennie. Co długi odpoczynek. Znajdujesz kołczan prawilności. Kołczan prawilności. Znajdujesz na pewno też kilka broni strażniczych, czyli jakiś tam mieczek, jakiś tam jakaś kusza, coś takiego. Jajo, wszystkie... O, jakieś bałty są może do kurzy? Tak, znajdą się. To ja tam ile na przykład? D10 rzuć. 10 dopisuję sobie. Proszę bardzo. A resztę broni związuję jakimś tam kawałkiem z paska, z liny, czy kimkolwiek, co tam leżało, czy z tej zbroi, nawet pasek wezmę, związuję i daję temu niatkowi, żeby... Dobrze. I znajdujesz jakiś ładny pierścionek, taki świecący się, mieniący z kryształem. Wsuwam go do jakiejś kieszonki. Nie zakładam jeszcze na palec. I co, kolejny przeklęty przedmiot. To jest Danusia, to jestem ja. Jestem święcie przekonany, że jest popierdolony ten przedmiot. Ej, ale to nie moja wina, że wtedy wziąłeś ten sztylet. Ale to ty, twoja postać nie musi wiedzieć, że to Danusia kryje ten świat. No tak, dlatego biorę go na razie, chowam.
Dobra, chyba nic tu nie znajdziemy. Idziemy dalej. Jeszcze tylko zapytam, ile tam było tych broni. Myślę, że ze 2 miecze, 1 kusza, 1 łuk. W sensie krótkie miecze, nie? Okej, robię z nich taką paczkę broni i... Nie, Jadek. Będzie czekasz. Jest też już popołudnie, więc powoli przydałoby się też chyba zrobić jakiś obiadek, coś przegryźć. Dobra, mają nie... te zapasy, żeby się nie zmarnowali, nie zmarnowały może tutaj ten... Obóz już praktycznie stoi, to może... Tak, bo głodny się robię. Tylko namiot trzeba podeprzeć troszkę, bo leży. No ewentualnie jakbyście chcieli, to możecie jeszcze pójść parę godzin, tam powiedzmy takie jeszcze 3-4 godzinki, by jesteście w stanie przejść ale... i dopiero rozbić obóz. Ale po co? Tutaj można szybki obiad zrobić sobie, obóz gotowy już. Ognisko praktycznie też niedopalone jeszcze to. Właśnie, Donusia, sama zaproponowałaś to teraz na... Kurwa. Nie, no spoko, w sensie chodziło mi o to, że może źle zinterpretowaliście czas, który powiedziałam, bo jest po południu, nie wieczór, nie? Ale spoko. No, czyli sam raz na obiad. No. Zbieram to drewno, co było rozrzucone z tego ogniska, z powrotem do kupy i coś tam majstruję. A ja się siadam i się bawię tym pierścionkiem. O, ja coś gotuję! Ostatnio się uczyłam, nie? Jak robiłam jakieś żarcie waflowi. Zaraz zobaczymy, co mogę zrobić. Co to jest? Idę grzebać w tych zapasach. To będzie jadalne dla nas, czy tylko dla wafla? Nie, no dla was oczywiście. Chodzi o to, że na waflu trenowałam, nie? Tak, że... Ale to... Znaczy, nie, ale nie, on, żeby... on je nogi. Bo jak nie mam kiedy mu ugotować, no to ja to tą pierdolaną nogę. No. Ale, i moją rękawiczkę. Ty mu gotujesz jedzenie? Przecież to chyba może spożywać na surowo, nie? Ale ja lubię mu gotować jedzenie. Ja lubię gotować. No, no dobrze. Dla drużyny mogłabyś pogotować troszkę. No nie wiem. Się ćwiczy. Z całym szacunkiem, ale naprawdę, no. Zwierzę zje na surowo mięso, a dla nas mogłabyś ugotować w takim razie. Powiedziałam, że trenowałam gotowanie i wafeliat i żyję, więc mogę coś gotować. Elmenor, czy ty właśnie jakieś, tak, nie wiem, z godzinę temu nie zarzuciłeś mi, że ciągle narzekam? Pozwól tutaj Ili, jak się zadeklarowała, że nam coś ugotuje, a nie od razu, kurde, ten... Ale ja nie narzekam, ja ją wręcz namawiam do tego, żeby właśnie coś dla nas ugotowała, coś upichciła, pochwaliła się swoimi kulinarnymi umiejętnościami. Będzie pysznie. No, cudownie. Ja idę szukać jakiegoś kamienia i sobie kontynuować moją medytację, która mi została tam, ten, trochę zakłócona. Medytujesz na kamieniu. Po prostu to pochodzę, robię, ja tego nie mówię, więc... Pochodzę, poszukam trochę drewna, może pomogę Ili z gotowaniem. No, jeśli chodzi o drewno, to na pewno starczy na jakiś czas to, co jest, ale faktycznie, jeśli chcecie to spędzić noc, no to trzeba by było trochę jeszcze dozbierać. Nie chcecie, to nie musicie dozbierać. Czy jak się bawię tym pierścionkiem, czy mogę go wycenić i czy na przykład czuję coś od niego... Gdzieś przypadkiem coś tak jest, ale przede wszystkim wycenić, ile by mógł być wart i tak dalej. Golum. Czy na przykład ma jakieś inskrypcje w środku wygrawerowane, czy podpisane, czy cokolwiek. Wróć do ognia i sprawdź. Czy coś. Nie ma jeszcze ognia, jeszcze nie płonie. Rzuć sobie na intuicję. 11. Nie jesteś pewna, co to jest do końca za piersi, w sensie coś od niego czujesz, ale nie wiesz co. Coś z nim jest, nie wiem, nie to, że nie tak, bo to nie jest coś nie tak, tylko po prostu on nie jest zwykły, nie? Na tej zasadzie. A jak chcesz sobie wycenić, to masz jakieś tutaj ten propozycje, bo ja w sumie inteligencję dała, ale masz małą. Znaczy tak, no ale no wycena raczej na inteligencję jest, nie? No raczej i to raczej tak. By było na... Nie wiem na co.
Może to pod intuicję podciągniemy, to w sumie... Znaczy, no nie, no intuicja. No intuicja może mi coś podpowiadać, a że on jest kurwa ładnie zdobiony, może być kurwa drogi. Ale no raczej to z inteligencją jest wiedza na temat tego, ile może być wart takie coś, nie? Ale no nie ma takiej... Bo nie ma stricte takiej umiejętności, no. Więc tak inteligencja bardziej. No to mi tak najbardziej pasuje. Dobra, po prostu na inteligencję rzucę. 8. I teraz 8. Czy on naprawdę wygląda tak fancy, że wygląda na, wiesz, ten kamyczek tam, że może być w chuj drogi? Czy wygląda taki, kurwa, goblin to robił? Dla ciebie to wygląda jak jakaś tandeta. Na początku myślałaś, że wygląda naprawdę fajnie, że jest taki kamień, że będzie drogie, ale jak się tak zaczęłaś przyglądać, to dla ciebie to wygląda jak taki jakiś plastikowy pierścionek do zabawy. W sensie tam nie było plastiku, ale... Dobra, jakaś tandeta z jarmarku tam po prostu jakiegoś... Ktoś sobie taki tam splut. Wyrzucić nie wyrzucę. Chowam do sakiewki z monetami. Myślę, że na pewno coś Ila ugotowałaś i myślę, że nie będziemy chyba robić rzutów, bo myślę, że to będzie jadalne, chyba że chcesz zobaczyć, czy wyszło ci to super dobrze, czy wyszło ci naprawdę chujowo, jednak będzie niejadalne. Chcesz Okej, dobrze. Ale coś rzucam? Już ci mówię. Sztuka przetrwania jest od żarcia. No tak. Dawaj. Oczywiście mam... A nie, nie mam skradania, mam nawet. Dawaj jedynkę. 19! Dawno nie jedliście tak dobrego jedzenia poza karczmą. W karczmie nawet takiego dobrego nie jedli. Dobra, a przesadzam. A to w zasadzie ugotowałaś? Będę dostaje na talerz tak... A co to w zasadzie jest? Ja nie wiem, co tam było w tych żarciach. To jest jakaś polewka, to czy narożnie mogłam zrobić jakiś mięcho, jakąś rybę, coś? Myślę, że... Zupę? Polewkę jaką. Znaczy, na pewno była tam jakaś zupa, tylko ta zupa została wylana, więc zostały ci po prostu jakieś takie, powiedzmy, końcówki jakiegoś mięsa różnego i jak znalazłaś jeszcze jakieś zioła i coś, to taka jakby takie mięso w takiej marynacie, coś takiego ci wyszło. Dobrze, mięcho w marynacie. Ważne, że dobre. No pachnie czosnkiem. Mm. Ale dobrze, że ćwiczyłaś na tym waflu. Co w odźwiedzi? Dobrze ci wyszło. No, mówiłam. Świetna robota. Zapach mnie wiedzie, to schodzę z kamienia swojego, przerywam swoją medytację krótką i... O. To ja się wyjątkowo świetnie. Wybiorę po chrust. Przyszedzie. A już nanosiłem. Jak nikt nie... A Mordegard był koniec końców pod ten chrust? Znaczy ja mówiłam, że jeśli chcecie spędzić noc, to trzeba donieść, a jak... No ale jest popołudnie, to chyba jeszcze pójdziemy dalej, nie? Helmenor, słuchaj, możesz sobie odlać samo rzadkie i wtedy będzie bez mięsa. Nie, nie, z tym nie mam problemu najmniejszego. Żołędzie sobie dorzucisz i... Gdzie żołędzie? Będzie trujące. Korzeni, trawę wygrzebiesz, będzie dobrze. No ale co, będziemy już tu na noc zostawić, czy chyba jeszcze nie, parę dalej. Godzin? Nie, no. Cholera, przecież to zanim zmrok nastanie. Większa połowa z was tak widzi w ciemnościach, to... To, że widzę w ciemnościach, nie znaczy, że lubię przebywać w ciemnościach. Może tak. Ale ognia też nie lubisz. Nie no, lubię. Znaczy, no teraz już wszystko jedno. Ja wcinam. Zamykam się i wcinam. Ja też. Zagryzając patykiem jakimś. Żartuję. Nie zagryzę patykiem. Ej, ja się na was patrzę, jak tu jecie. Taka zadowolona, taka... Taka jakbyś nas właśnie otruła, tak. Ale jedzą. Zacierasz ręce. Ila tak do każdego podchodzi. Dobre, dobre. Doświadczalne. Ale na pewno smakuje. Czy wszystko w porządku? Smakuje panu. Sobodźwiedź na pewno też się domagał od ciebie żarełka. Niejadek sobie też wziął jakąś porcję i w pewnym momencie podchodzi do Emmy i tak
przepraszam pani Emmo, że nie pomogłem wam w walce z tymi ogrami, ale one były takie duże, że się ich przestraszyłem. Ktoś pytał? Nie, ale to tak się... Chciałam wytłumaczyć. Jak skończyłeś, chcę wyciągnąć tą niezażeganą mapę od tego gościa z karczmy. I się zorientować, gdzie jesteśmy i do którego jakby punktu orientacyjnego mamy najbliżej. Wiem, że tam jakieś było miejsce lawiny zaznaczone, tak? Tam jest ich obozowiska, ale to raczej w górach bardziej. Ale czy tam też są te... Chyba pytałem o to, są tam jakieś jaskinie też pozaznaczane, nie? Były. Były zaznaczone trzy jaskinie, z tego co kojarzy. Też mi się tak kojarzy, no. Jakąś najbliższą chcę znaleźć. Okej. Okay. Znaczy najpierw się zorientować, gdzie my możemy być w całym miejscu. No wcześniej pokazywałeś tą mapę też strażnikowi. I on ci pokazywał mniej więcej, gdzie było to obozowisko, którym teraz jesteście. Mhm. Tak, więc jakby tutaj bez problemu mniej więcej tą lokalizację jesteś w stanie znaleźć, nie? W sensie, no bo wiadomo, to jest mapa rysowana, więc no, ona nie jest tak idealnie stricte jeden do jednego, nie? Ale wiadomo, że to tam powiedzmy w 90% jest to, co powinno być. Więc znajdujesz, nawet jesteś w stanie mniej więcej sobie zaznaczyć, gdzie te ogry zostały przez was pokonane. I jak tak patrzysz, no to tak pierwsza z jaski jest w sumie dosyć tak prawie, że u podnóża gór, nie? Więc to jest taka jedna taka jaskinia, a potem kolejne już są troszeczkę jakby tam piętra wyżej, więc już by trzeba było się wspiąć i są w sumie całkiem... Jedna jest jakby na górze po bardziej prawej stronie na mapie, a druga jest bardziej po lewej. I ta jedna, co jest u podnóża, jest tak jakby po środku, nie? Więc byście musieli jakby wejść na jedną górę, w sensie, jak wybierzecie którąś z tych gór, nie? Którąś z jaskiń na górach, to byście musieli wejść na jedną z gór, żeby wejść do jednej z tych jaskiń, a potem przejść na drugą, żeby iść do drugiej, jakby faktycznie tam wam nie wyszło. W sensie, jakby się nie znaleźli tego, czego szukacie. Czyli generalnie czeka nas dużo wspinaczki. Znaczy chodziło mi o to, po prostu, że są dwie jaskinie i są trochę i dalej jest od siebie. Tak. W jednej górze, tak. Górze, no tak. Ale w jednym... W jednym pasie. To nie w jednym masywie, ale w dwóch przy górkach. Rzucamy monetą. Znaczy co, będziemy zgadywać, do której idziemy, tak? Orzeł czy reszka, lewa czy prawa. No to wybieramy, no! To może się rozdzielmy. O nie. Tak, ty pójdziesz do jednej, tak, a my do drugiej. Tak. Mhm. Ale biorę ze sobą... Flet. Możesz Mordegarda. Mordegarda w takim razie. Mordegard, idziemy szukać psów? Jasne. Chociaż ty mnie doceniasz, a nie ty z reszta tej ko... Ila, idziesz z nami? Tak, tylko on chciał samemu iść. Sprawdzam, która grupa jest bardziej kompetentna i niestety ta z Atro i Emo wydaje się zdecydowanie bardziej... Moje szanse na przeżycie rosną tutaj. Jeżeli mówisz to na głos, no to Elmenor machnie ramionami, tylko nie wiedząc, po czym oceniasz poziom kompetencji. Natomiast... Nie, nie mówię tego na głos. I tak patrzę przez chwilę na was. Słuchajcie, bo tutaj nas jest troje, czworo z woźwiedziem, was jest tam twoje czworo z tworami Mordegarda. To tak porówno, to ja idę z nimi. Pokazuję na Asero i Emę. Dobra, przecież żartowaliśmy, idziemy razem. No, nie wygłupiacie się już. O kurde, to ja nie załapałam. A trochę jeszcze, jak tak patrzysz na tę mapę, no to wiesz, tam masz jeszcze to miejsce właśnie zaznaczone tego, gdzie zniknął ten mężczyzna, nie? No to to jest przy jednej z tych jaskiń po prostu. Mhm. W sensie jakby nie dosłownie przy, ale na tej samej górze. Więc jakiś tam pewien problem może być rozwiązany. Tak. To gdzie idziemy? Tam przy podstawie gór mamy najbliżej, więc tam najpierw, no co. Wątpię, że tam to znajdziemy, ale no. Tutaj wybór początkowy jest oczywisty. Potem możemy się pomyśleć, czy najpierw iść do tej jaskini, gdzie nic w okolicach nie ma, czy do tej drugiej jaskini najpierw, gdzie ten gościu obozował i kolega zaginął.
Ale to potem, tak? Nie myślcie o tym teraz, bo już widzę, że się zawiesiliście. Najpierw do tej idziemy, tej najbliżej. No dobra, dobra. Dobra. Okej. Okay. Prowadź, kapitanie. Tak, krótki odpoczynek, możemy ten? Tak, tak, bez problemu możecie zrobić sobie shorta. No, to jak już mam zorientowany w mapie, wiem w którym kierunku iść, to zbieram się i prowadzę. Wyruszacie. Już może nie zaczyna być mega ciemno, ale widać, że już powoli to słońce zaczyna się chylić ku zachodowi, więc no, jesteście w lesie, więc zaczęło być już taki delikatny półmrok, ale dacie radę jeszcze parę godzin, tak z trzy iść, zanim będzie tak całkowicie ciemno, że Atro nie będzie widzieć i Emma. Jest całkiem spokojnie. Nie słyszycie żadnych niepokojących dźwięków. Wiadomo, las żyje. Las żyje? Tak. W którymś momencie zauważacie, że tak idziecie w stronę tych gór. Las jest już tak dosyć gęsty, no bo zaczęła ta ścieżka tak zanikać troszkę. Bardziej idziecie ścieżkami takimi zwierzęcymi niż taką normalną. Zauważacie dwa ciała leżące martwe, jakichś ludzi. Podchodzicie bliżej. Widzicie, że jeden z nich nie ma nogi. Mają przy sobie takie duże plecaki, takie turystyczne. Ubrani też są w taki strój podróżny. Jest to dwóch mężczyzn. Już trochę czasu tutaj leżą, bo już są tacy nadgnici i trochę od nich śmierdzi. Czy ubiór bardziej do podróży przez góry, czy po lasach? Raczej taki zwykły. Nie, raczej do gór nie. Chyba, że na jakieś takie niższe, nie? Piętra gór, nie jakoś wysoko. Chyba znaleźliśmy właściciela nogi. Chyba tak. Tylko czemu wzięli samą nogę, a nie resztę? Jakbyś był taki przegniły, to też by ci się urwała. Jeden miał do niesienia cały kamulec. W sumie. Dobrze, no ja chcę podejść, sprawdzić. Może mają jakieś tak, zapiski, może jakieś... Sprawdzamy coś. Te ciała. Gdy podchodzicie i przeglądacie te ciała, znajdujecie na pewno list jeden u jednego z tych mężczyzn, który po prostu mówi o tym, że zgubili się w lesie, nie wiedzą gdzie są. Jeśli nie uda im się przetrwać, to chciałby, żeby jego żona, dzieci z miasta, z którym handluje w sumie Easter, znacie je. W każdym razie no, mówi, że chciałby, żeby jego rodzina dowiedziała się, co się z nim stało. I w sumie na tym kończy się ten list. Nie był urwany, nie był gdzieś tam przekreślony, był dokończony jeden do jednego, był ładnie schowany, więc napisał go jeszcze wcześniej, zanim cokolwiek zaczęło się dziać. Na spokojnie widać, że było napisane. Znajdujecie też przy nich kolejne jakieś tam racje żywnościowe, już takie dwie ostatnie, czyli zapewne na jakiś ostatni dzień. Jakiś bukłak z resztką wody. Też widzicie, że te ubrania ich są, wiadomo, podzierawione trochę już, takie poniszczone. I zauważycie też kilka ran po jakiejś broni. I znajdujecie również kilka jakichś takich srebrnych monet. Już tam nie ma za dużo, ich tak z 10 myślę. W sensie no, w górach jakby nie mogli kupić, ale pewnie nie mieli za sobą za dużo. No jakieś takie podstawowe, podróżnicze rzeczy. Jak mają jakieś liny, to biorę. Na pewno. Myślę, że tak z 5 metrów liny możesz znaleźć. Zawsze się przyda. To ja się chcę rozejrzeć w każdym razie dookoła, jak już tam stoimy i oni obsiedli te dwa trupy, jak banda sępów, tak, no to ja chcę spojrzeć do góry, tak, czy
jest już jakby ciemno się zaczęło robić, nie widzę jakiegoś cienia na niebie, wiesz, na tle księżyca, czy czegoś, tak, żeby nas nic nie zaskoczyło tutaj. No. Tak patrzysz i nagle przeleciała jakaś mała sowa i myślisz sobie, to ta duża, ale nie, to zwykła, normalna sówka. Tak, sówka, dobra. W porządku, to w takim razie wracam do grupy, bo czuję, że nie ma tu żadnego zagrożenia, póki co jesteśmy turbo bezpieczni. Tu gdzie jesteśmy? No to co? Idziemy dalej chyba, nie? Ja się chcę jeszcze w sumie rozejrzeć po śladach walki, bo wiem, czym walczyli tamte ogry. I ta noga, którą wpierdolili, raczej nie była przygnita. Więc chcę się rozejrzeć, czy to na pewno ofiary tamtych ogrów. Chyba, że wpierdolili przygniętą nogę, no ale to tam, no. Medycyna? No, jak chcesz ocenić te ich rany. Chyba, że no, tak bardziej, znaczy, nie? No... Albo śledztwo na zasadzie, no bo raczej, no, żeby broń ocenić, nie, to musisz spojrzeć na rany, nie? No tak, uznałem, że jak ktoś pierdolnął wielkim kamieniem na linię, no to będzie wgłębienie w ziemi albo coś, ale no, może być na medycynę. 17. Widzisz, że to są rany od siekiery, głównie, jakiejś takiej, takiej grubszej broni, to ale nie... Siekiera. Tak. Ale tak poza tym to nie mają innych ran. Ale te na pewno były śmiertelne. No to chyba te ogry. Co dalej? A coś ciekawego znaleźliście przy nich? Nie tylko list. List, żeby tam żonie przekazać, że w sumie nie wiem, po co to pisali, że się zagubili i tyle. Nie żyją. Z tego nie napisali, ale... No. Będziemy dalej kontemplować te zwłoki, czy idziemy? No, ja mogę iść. Trzeba chyba jakieś miejsce znaleźć, żeby... To może ta opis zwłok. Znajdźmy tą jaskinię, może w niej się prześpimy. Jak jeszcze starczy nam dnia. W jaskiniach w lesie albo w górach, to wydaje mi się, że zazwyczaj coś żyje i nie są to podróżnicy. To będziemy mieli jedzenie. No raczej nie. Cieszę się, że jesteście pełni optymizmu. Patro jest. Jestem wypoczęty, najedzony bardzo dobrym jedzeniem. No. Tak, no. W jaskiniach nie ma żadnych słów z klejnotami, tak? Chyba. Skąd wiesz? Chyba. Nie wiem. Może wiszą do klejnotami. To nie to pewne. Że w górach takiej sowy byśmy już mieli szukać, to na wyższych partiach, nie tutaj. Póki co. Ale ornitologiem nie jestem z zawodu, więc w sumie to nie wiem. No to dobra, to chodźmy w takim razie, bo tak memlamy tutaj na idę. No i patrz, jak ja ruszył z kopyta. To jest człowiek, nie? Co powiedział, tak zrobił. Idziecie. Jest dalej przez jakiś czas cisza. Bym poprosiła, żeby każdy z was rzucił sobie na percepcję. 23. 17. 12, 12, 12. 12. 12. Atro, ty pierwszy słyszysz gdzieś w głębi lasu takie skomlenie, takie nie do końca jakby to był wilk, nie wiesz do końca co to, ale nie znasz aż za bardzo tego dźwięku. Troszeczkę wryk taki piskliwy przechodzi. Po chwili ty, Emmo, też to słyszysz, a reszta słyszy tylko jakiś odgłos dziwny z lasu, ale nie jesteś w stanie wyłapać, co to do końca jest. Wyciągam nunczaki, zatrzymuję się i wskazuję do tyłu. I wskazuję jakby na ucho, tak nadstawiające. Co? Co się dzieje? Jakaś bestia skomle albo kwiczy, nie wiem, piszczy, coś ryje, ale tak jakby ranne było, nie wiem. Dobra, to może po prostu się od tego odsuńmy. A może sprawdźmy, co to.
A po chuj to sprawdzać? No jak wyjdziemy do jaskini, a się okaże, że to jej dom, to wyjdzie na plecy. Ale ona wyje, może tam umiera. No to trzeba skrócić się męki. Słyszałem, że podchodzenie do rannych zwierząt jest jeszcze bardziej niebezpieczne niż do zdrowych. Dobrze słyszałeś. Widzicie, jak sowodźwiedź zaczyna się tak skradać? A ja idę tak się obniża i chce się skradać. Sowodźwiedzia, ja idę, też się skradam. Ja też. Widzę, że nas kompletnie olali. Jak chcecie, to możecie tu zostać. Bez nas zginiecie, przynajmniej opcja. Beze mnie. Beze mnie zginął, mówi Mordekar. I wsiada na rozumienie. Jaką wy macie wszyscy wysoką samoocenę. To nas wskrzesisz. Nekromat to pierdol. Skrada się na rozumienie. Zdychaj. Idę to. Wafel, stój! Żeby nie było, ja wafla ciągle trzymam na tych szelkach, więc on ciągnie najpierw szelki, potem mnie. Nie mam wyjścia, no idę za nimi, no już oni już zaczęli wszyscy tam się czołgać do jaskini. Jaskini pewnie kawałek. W stronę dźwięku. To proszę was o skradanie się. A ja chciałem przy okazji przypomnieć zasady zbiorowego skradania się, bo do tej pory rzucaliśmy, że wszyscy no każdy osobno. Każdy osobno i... Tak, a tu rzucam najgorszą osobę, którą mam. Nie. Grupowe no skradanie. Połowa musi zdać test. No. Chyba, że ktoś się nie skrada, bo Elmenor powiedział, że idzie. A Mordekar wsiadł na Rosamundę, no to... Ale Rosamunda potrafi też być cicho. Czy jest dobrze na Oliwiona? Oliwiłem ją przed chwilką? Dobrze, no to, ale... chodziło mi o to, że nie zadeklarowałeś, że się skradasz. Przepraszam, bo... to już ja idę za wami, dostosowując swoje tempo oraz głośność chodu do waszego. Co mi wychodzi z różnym skutkiem, ale zobaczymy. Dobrze. Idziecie, więc w sumie skradacie się wszyscy. Zaraz z wami sowodźwiedź. Zauważacie najpierw coś, co wydaje wam się całkiem spore, bo jest wielkości wafla. I to coś się tak szarpie w jedną, w drugą stronę i wydaje te takie właśnie dźwięki. To, i to skomlenie, to takie piszczenie, to szarpanie się, jak się przyglądacie bliżej, to zauważacie, że to ma brązową sierść i wygląda jak taki niedźwiadek, ale normalny niedźwiedź, nie sowadźwiedź. Nie ma dzioba, ma normalnie sierść. I po chwili zauważacie coś dużo większego między drzewami. Coś z 3-4 razy większego niż to. I to również jest niedźwiedź, tylko dużo większy. Próbuję tego malucha jakby uwolnić skądś, wyciągnąć. Widzę też kilka innych niedźwiedzi, które gdzieś tam się w okolicy czają. Ale dużych, małych? Trzy są mniejsze, jeden też większy. No, to kto sobie najlepiej radzi z tego typu zwierzątkami? Może zrób się niewidzialny i uwolnij to coś i wróć. Elmenor pstryka palcami. I staje się niewidzialny. Dobrze, i stajesz się niewidzialny i co byś chciał zrobić? Nie wiem, zaryzykować. Podejdę w tamto miejsce. W sensie zbliżę się powolutku, stąpając bardzo cicho. Bardzo cicho. Bo to są wnyki, tak? Jakieś normalne. Tak, tak. Jak podchodzisz bliżej, zauważasz, że ten mniejszy niedźwiadek został złapany w wnyk. I próbuje jedną łapę wyswobodzić stamtąd. Okej. Zauważasz, że one są tak zajęte sobą, te dwa niedźwiedzie, które próbują jakby się uwolnić tego, w sensie ten, co jest złapany i ten, który próbuje pomóc mu się uwolnić, ale są zajęte tym uwalnianiem się, a tamte pozostałe tak okrążają, nie wiedząc do końca, co zrobić, jak pomóc, nie? Dobra, więc ja bym chciał tam podejść w miarę tak blisko i w sumie się zastanawiam. Nie, myślę, że w takim wypadku zrobię tak, że po prostu będę
próbował jakoś tam się zakraść pod nich i spróbować jakoś utewniki rozszerzyć, przynajmniej delikatnie, nie? Co pozwoliło wyciągnąć mu tą łapę, nie? Chociaż. Tak, żeby, nie wiem, on mnie nie wyczuł, żebym go nie dotknął, tylko żebym złapał za sam metal, tak? Mogą mnie wyczuć pewnie po zapachu, no ale... Ale może im się to nie uda. Mogłem. Owszem, co robi reszta? Widzicie, że Elmenor stał się niewidzialny i nie wie w sumie do końca, co w tym czasie robi. Ja patrzę na Emę, która rzuciła ten pomysł. Chciałam już coś powiedzieć dotyczące tego, że pewnie go wyczują, ale potem sobie przypomniałam, że w sumie Elmenor to chyba pachnie jak sosnowy las, więc jeden w ogóle. Ja obserwuję całe tam szarpanie się, bo Elmenor zniknął, ja tylko tak rzuciłam pomysł. Ja jeszcze deklaruję jedną rzecz. Rzucam na siebie Speak with Animals. Rozmowa ze zwierzętami, pierdziele. Ja się gdzieś tam wtapiam w krzak, się rozpływam. Ukrywam się po prostu. Gdzieś tam w jednej ręce ten nunchaki, w drugiej szykuję sobie może kulkę już metalową, by ewentualnie strzelić w kogoś. Z jednego albo drugiego. I tyle. Ja ręka na kuszy. Już mi się wokół wiesz, tej kolby tam widać te błękitne takie pole. Woda mi się krystalizuje w lód, w mój bełt. Woda z atmosfery, z powietrza. Elmenor, podchodzisz bliżej do tych dwóch niedźwiadków. Jeden z tych, co tak okrążał, mały, tak zaczyna się zbliżać tak w twoją stronę i tak bardzo, bardzo powąchuje w twojej okolicy, tam gdzie jesteś, i zaczyna tak powarkiwać. Okej. Okay. To jakby no, póki co jeszcze jest wszystko w porządku, no niech sobie powarkuje, tak? Pozostałe... Zmierzam do konkretnego celu. Pozostałe zmorzyły czujność, zaczęły się bardziej rozglądać i nie wiedzą, jakby widać w takie zdezorientowanie w ich oczach. Ale bez problemu możesz podejść bliżej. Więc to robię. Mhm. Poruszając się po cichu, no, stąpając na paluszkach. I rozumiem, że chcesz otworzyć te wnyki, żeby uwolnić. Tak jest. Te wnyki są mocne, więc trzeba by było na atletykę, myślę, rzucić. Są okay. Silne. Dobra, to rzucę na atletykę. W takim razie ja bym chciał tak chwycić, żeby no nie dotknąć ręką tego niedźwiadka, tak, zaprzeć się nogami gdzieś tam i po prostu spróbować je rozszerzyć jak najszerzej, tak żeby on miał szansę wyciągnąć tą nogę bez problemu. 12. To będzie trochę za mało, żeby mu pomóc. W tym momencie ten mniejszy niedźwiadek będzie próbować, bo coś mu nie pasuje w tym zapachu i będzie tak próbować podgryzać to powietrze, jakby będzie próbować tak podgryzać te może tak, jakieś liście, patyki, coś, bo zastanawia się, co to jest. Nie, on jest mały, on jest ciekawski i może przy okazji cię przypadkiem ugryźć, ale ma utrudnienie. I tak by miał, bo jest niewidzialny. To też. Ale nie, ugryza gdzieś jakiś patyczek, który leży gdzieś obok twojej nogi i tak podnosisz tą nogę, żeby on ten patyczek zabrał spod ciebie i go tak zaczyna tak bardzo tak rozwalać aż. Co robią pozostali w tym czasie? Widzicie właśnie tą scenę, jak ten mały niedźwiadek tak szedł, powarkiwał i coś tam podgryza. Obserwujemy. Obserwuję z ciekawości, tak. Nie wiem, mogę sobie przypomnieć... Jaki to rodzaj niedźwiedzia? Przyroda. Ile ty masz rozmowę ze zwierzętami? Więc w momencie, jak słyszysz jakieś takie... myślę, że będziesz w stanie zrozumieć, co one sobie powarkują między sobą, czy coś takiego. Więc jak ten mały zaczął warczyć, to zrozumiałaś coś w rodzaju intrus. A jak słyszysz to tego niedźwiedzia dużego z tym małym, co się szamoczą, coś w rodzaju od małego, pomóż, pomocy, pomocy, a od tej dużej, nie mogę ci pomóc, jak, co zrobić, jak? Dobrze, dalej w ciszy obserwuję. 15 na przyrodę. To jest po prostu brązowy niedźwiedź górski. Gdzieś musiały zejść troszkę z góry, no jesteście blisko, więc... Elmendor. Możesz rzucić ja sobie... Będę... No.
Proszę, proszę, powiedz, co mogę rzucić? Możesz rzucić sobie jeszcze raz na atletykę, bo masz jeszcze trochę czasu na to, żeby sobie jeszcze raz rzucić. Ewentualnie, one się też trochę tam szarpią, trochę się rzucają, więc możesz spróbować uniknąć też trochę tego, żeby one cię nie uderzyły. Więc myślę, że rzut obronny na zręczność. Ja może zrobię, może zaproponuję jeszcze takie coś, że ja bym się chciał w to włożyć 100% swojej siły, zaprzeć się nogami, w sensie jedną część tego metalu podłożyć pod niego nogę, żeby po prostu móc nogą jeszcze nacisnąć tą drugą część wnyki, tak, a tą od mojej strony pociągnąć rękami do siebie maksymalnie. I w ostatnim momencie, kiedy o ile mi się to uda zrobić i on się wyswobodzi, a wnyka się zamknie na mojej stopie, będę chciał w bonus akcji użyć face stepa i się stamtąd przenieść po prostu o te... Dobra, to będziesz mieć w takim razie, myślę, z ułatwieniem, tylko najpierw musisz się jakby, chodzi mi o to, że one się tam rzucają, więc musisz najpierw sobie rzucić rzut obrony na zręczność, żeby one cię nie powaliły przypadkiem, nie? Dobra, a jak ci to nie będzie trudne za bardzo, no bo one... Jesteś na to gotowy. Okej, okay, więc bez 15. problemu udaje ci się gdzieś tam ominąć te niedźwiedzie, które gdzieś tutaj się szamoczą. I teraz atletyka z ułatwieniem. Dobra, czyli w momencie, kiedy one tam się szamoczą, ja uniknąłem tego, tak, i zauważam jeden moment, w którym mogę faktycznie wcisnąć tą nogę gdzieś tam pod spód i niemalże wyjąć się całym ciałem, tak odciągając te wnyki. Po prostu staram się to zrobić. 16. To jest wystarczająco, żebyś uwolnił tego małego niedźwiadka. Czy w momencie, jak używasz swojego face stepa, tracisz niewidzialność, czy nie? Tak, bo używałem zaklęcia. Niewidzialność to jest zaklęcie normalnie, nie? Niewidzialność to jest zaklęcie, tak. Ale face step nie jest jako zaklęcie stricte. Bo to jest face step. Mhm. Ogólnie traci niewidzialność wykonując atak albo rzucając zaklęcie. No więc... Tylko to jest, że chyba to jest umiejętność rasowa, step, więc chyba nie tracisz. Umiejętność rasową u niego. Czym to jest napisane tak, że Eladrinem. Oni mają rasowo face stepa. Wiem, ale pytanie, czy rasowo masz dostęp do zaklęcia face step, czy... Nie, no dalej to jest zaklęcie. Tak? Znaczy, no, bo to nie jest umiejętność, tylko to jest z rasy, możesz rzucać to zaklęcie. Znaczy, to nie jest zaklęcie, że mam to wpisane w tą zaklęć, tylko to jest po prostu... Nie, to tak jest umiejka, napisane. Tak? Face step. You can cast the Misty Step spell once using this trait. Masz dostęp do tego zaklęcia raz na... As a bonus action, you can magically teleport... up to 30 feet to an occupied space you can see. Kurwa. Wejdź sobie w opis Eladrina. Masz face step. You can cast the misty step spell once using this trait. You regain the ability to do so when you finish a short or long rest. Masz dostęp do zaklęcia przez to, że masz tą rasę. Normalnie kastujesz zaklęcie. Stracisz niewidzialność. Sekundo. No tam rób się po swojemu, no najwyżej stracę. Ale ja też jestem na Fife Toolsach, no. Dla mnie to jest czar, bo to jest czar, więc nie ma umiejętności, która na to pozwala, tylko to jest czar. I twoja rasa ma dostęp raz na długi odpoczynek. No tak, ale ja przy Facetepie nie wykorzystuję żadnych komórek czaru ani nic. Ja ale po prostu przy sztuczkach też nie wykorzystujesz tak. Komórki czaru, a to dalej jest rzucenie czaru. No niby tam. Jakby... Jak z przedmiotu używasz, to też... Z przedmiotu właśnie, też używasz z zaklęcia, nie wiem, światło. Nie zużywasz żadnego, tylko z przedmiotu rzucasz, ale dalej rzucasz czar. Znaczy mi jest wszystko jedno, ja się nie będę kłócił tutaj w żaden sposób, tylko w sensie jakby dla mnie logiczne działanie czegoś takiego polegało na tym, że on nie musi tego rzucać, tylko to jest naturalne dla niego, nie? W sensie jako takiej postaci.
A to, że straci niewidzialność, to mi wszystko jedno jest. Nie, no myślę, że zrobimy tak, że po prostu straci. 30 stóp, bo to jest jakby użycie. Ja się zdążę tym ruchem schować w krzaki z powrotem, jak będę potrzebował. Więc. Robisz tak, jak mówiłeś. Zaczepiasz tą nogą o te wnyki i w którymś momencie one się otwierają. Ten niedźwiedź tak, jak próbował się wyszarpnąć, to po prostu ten niedźwiedek tak tą łapę uwolnił. Te wnyki z powrotem chcą się zatrzasnąć na twojej nodze. Ty w tym momencie się teleportujesz te 30 stóp dalej, tracisz niewidzialność i widzisz następującą, w sumie wszyscy widzicie następującą scenę, jak ten mały niedźwiadek zostaje podniesiony przez tą niedźwiedzicę tak za karczek, zabiera go kawałek dalej i zaczyna go lizać po tej łapce. Reszta tych niedźwiedzi tak spogląda, patrzy się w ogóle, co się wydarzyło. Zauważają gdzieś Elmenora, podejrzliwie w jego stronę patrząc i jeżąc sierść, gotowi na ewentualny atak. Elmenor, ty odchodzisz, przybliżasz się, co robisz? Ostatnią rzeczą, jaką będę robił, to jest zbliżanie się do nich. No, jak są zjeżone, to ja się patrzę im w oczy i się odsuwam w cień. Gdzieś tam odchodzę w krzaki, chowam się. Czy ktoś coś robi, wykonuje? Tylko jak się na niego rzucą. Na razie siedzę, wyczekuję. On się w naszą stronę teleportował, czy w którą? Niech mnie zapamiętają. Shade away. Zapewne gdzieś w waszą stronę się teleportował, zgaduje Elmenor. Mogę rzucić kostką, bo nie określiłem tego, w którą stronę się. Najbliższe krzaki się teleportowałem, tak żeby być ukrytym, w sensie, żeby mieć szansę się ukryć. Myślę, że raczej tak naturalnie by się teleportowało w stronę, gdzie jest cała reszta drużyny, więc. To była pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, żeby teleportować się w stronę drużyny, więc to też zrobiłem. Ale oni się skradali i oni są tam ukrywani w krzakach, a ja się, że tak powiem. Jak się tam teleportowałem, to nie byłem w pozycji kucznej, tylko stałem na prostych nogach, więc niedźwiedzie mnie zobaczyły, ja spojrzałem na nie i się wycofałem w te krzaki z powrotem, żeby ich nie rozsierdzić. W którymś momencie ile ty jesteś w stanie zrozumieć jakieś takie ryczące dziękuję od strony tej samicy, chociaż ona nie wiedziała do końca, co się stało, ale to zrozumiałaś i te niedźwiedzie zaczęły się tak wycofywać od was. Słodziutkie. Dobra robota, Elmenor. I w tym momencie z Elmenora schodzi ciśnienie, on upada na tyłek, twarz robi mu się jeszcze bielsza niż jest normalnie. Wiadomo, tak. Adrenalina zeszła. Emma zaczyna tak lekko klaskać. Nie spodziewałem się, że to zrobisz. Mordegard podchodzi, mówi, dobrze wszystko, dobrze się czujesz? Miałem rękę na kuszy przez cały czas. Byłeś kryty. Tak, żeby cię dobić, jakby cię chapły. No. Dobra robota, dobra robota. Ja chcę dalej obserwować te niedźwiedzie i patrzeć, w którą stronę zmierzają, czy nie w stronę naszej jaskini, do której się kierujemy. Gdzieś bokiem. Idą bokiem. To co, idziemy dalej. No. Tak, poczekajmy może chwilę, aż sobie pójdą. I wtedy. Na szczęście nas nie szukają. Wydaje mi się, znaczy wiem, że zrozumiały mniej więcej, że to, co się stało, było dla ich dobra, a może niekoniecznie zrozumiały, co się działo. A ty skąd wiesz? Bo w razie czego rzuciłam na siebie zaklęcie, żeby móc rozmawiać ze zwierzętami. No wiecie, jakby chciały zjeść Elmenora albo coś takiego, nie? To mogłeś od razu z nimi pogadać. A po co? Tak Elmenor się wykazał. No niby tak. No. Dobra. W razie czego byś krzyczała niejadalny, niejadalny. No, na przykład. Poszłabym tam z waflem. Nie wafel? Widzisz, jak wafel podchodzi do Elmenora i zaczyna mu się ocierać o nogi. Zdrajco! Dobra, chyba możemy iść. Może zgłodniał. Idziemy. Ja, bo mu kijem stanę w gardle. Wafel się tak odwraca w swoją stronę Ila i takie pomógł. No pomógł, a już od razu musisz się do niego przymilać. Braciom pomógł. Masz skrzydła, to nie twoi bracia. Kuzyni co najwyżej. Chodź, chodź. Synu matki. A wy słyszycie tylko jak Ila coś gada, a Wafel jakoś tam robi takie... Chyba raczej hu-hu, hu-hu, hu-hu. Hu-hu.
Więc Wafel, w którymś momencie widzicie, jak ten Akila już tak przemawia, powiedzmy, w jego języku, chociaż dla was to jest wasz, to wraca do niej. Idzie grzecznie teraz obok ciebie. No, Elmenor, będziesz miał co opowiadać. Tym razem o sobie. To idziemy? No, idziemy. Wyruszacie dalej. Już zrobiło się ciemno, ale wiecie, że niedługo dotrzecie do tej jaskini. Także trochę później, bez robienia żadnego obozowiska po drodze, bez zatrzymywania się, zauważacie już podnóża góry, tuż przed sobą praktycznie, już tak się wyłoniły za lasu, już się robi ten las troszeczkę taki rzadszy. I w sumie praktycznie jeszcze takie pół godzinki marszu i będziecie pod tą jaskinią. Czy idziecie tak po prostu do tej jaskini? Chcecie się rozejrzeć? Zakraść się? Dawaj, Ator, mistrzu taktyki, co robimy? Jak się zbliżamy, no to chcę się rozejrzeć na pewno tak ogółem dookoła, tak na percepcję od razu mówię tak bardziej, żeby wyczaić jakieś ewentualne zagrożenia w najbliższej okolicy. No i mówię pod nosem, można się rozejrzeć, nie ma tutaj jakichś zwierząt, nie ma jakichś śladów, może ktoś faktycznie zamieszkuje tą jaskinię, możemy się dowiedzieć przed faktem spotkania tego czegoś. Jak się oglądacie, tę percepcję? 16. 16. 20. 9. 18. Ładnie. To w sumie wszyscy poza Elmenorem. Widzicie ślady jakichś zwierząt. Są to takie łapy bardziej w stylu psa, wilka, coś takiego, które prowadzą do tej jaskini. Wilki? Tak 3-4 może były. Tak 3-4 może były? To może 8. Nie zaczynaj, proszę cię, Emma. A co? Co o co chodzi? Wilki. A skąd wiecie? To są ślady. Faktycznie. Nie zauważyłem. Dobra. Spoko, zdarza się najlepsze. Z wilkami mamy doświadczenie już każdy. No ale to teraz co, idziemy do tej jaskini, czy... No chyba tak, już tyle drogi przeszliśmy, no to teraz jak już jesteśmy u celu, no to słuchaj, skończmy. Dojdźmy. Są tu wilki, to jak rozbijemy obóz teraz nawet niedaleko jaskini, to i tak mogą nas napaść w środku nocy z każdego kierunku. A tak przynajmniej jak będziemy w jaskini, to albo się pozbędziemy problemu, zanim on stanie się większym problemem w nocy, albo jak się zrobi problemem w nocy, to będziemy widzieć ich będzie lepiej, w sensie, no, nie będą się w krzakach chować, tylko zamiast po prostu wchodził. Czy ktoś ma coś przeciwko temu? Bo tutaj widzę poruszenie na waszych twarzach. Znaczy, no nie, no przejdźmy, no. Załatwmy i... No. Ale moi drodzy, no dobrze, to epicka przygoda, idziemy walczyć z wilkami, no... Wiem. Mocy, podzielajcie tutaj Atro, nastawienie do tego, motywacja, wiecie o co chodzi, ja potem to wszystko ładnie spiszę, będzie o nas głośno, mówię wam. Ale jakbyśmy szli, wiesz, z jakimś nekromantą walczyć albo z kimś. Przecież mamy nekromantą. No to wejdź tam do jaskini, to będziemy walczyć z nekromantą, bo to Emma się tak śmieje. Będziemy... Z tego, więc... Nie przypominaj mi, ona mnie lubi irytować. Ja chcę, zanim oni się za bardzo rozgadają i się zacząć skradać w stronę tej jaskini, bo tam będzie ich słychać za niedługo i... No. Ja wyciągam kuszę, krótki miecz i składam się za to. Dobra, a ja widząc, że oni się skradają, reszta jeszcze gada, to go zruszam ramionami, że no przecież mieliśmy trzymać się razem. Ja widząc, że już 3 osoby odeszły w momencie mojej przemowy, uroczyście oświadczam na głos, że po raz kolejny zostałem olany dzisiejszego dnia, tak? I wolnym kroczkiem na delikatnie ugiętych kolanach idę za nimi. No, coś tam narzekając pod nosem delikatnie. Ale tak, żeby Atro nie słyszał, bo jeszcze nie będzie potem wypominał, że ja też narzekam. Osoby, które się skradają, poproszę skradanie się. Czyli chyba wszyscy, nie? Mhm. Krytyk. 9! Dwóch liczy. 14.
5. Połowie już weszło. No tak. Że. Jeszcze nie Jadek. I no to już Sobodzieć, tak. Ten, ale już się nie rozumiajmy. Tak. Niech oni będą z wami tak. Po prostu w tym rzucie, bo to jest za dużo. Tak naprawdę jest na 110, jest. Bo po prostu wchodzimy i wychodzimy, nie? Dokładnie. Dobrze. Niektórzy się rozdwajają w sobie. Podchodzicie po cichu do tej jaskini. Nie widzicie. Szczególnie teatra, bo ty pierwszy tam podchodzisz. Jesteś człowiekiem, więc nie widzisz. Ale ogólnie no, nie dociera do ciebie żaden jakiś niepokojący dźwięk, ani nic takiego. Więc tak delikatnie próbujesz się tam... Zakradasz się do środka. Każdy z was to dla waszej postaci nie jest jakoś super znaczące. Każdy z was po kolei, jak wchodzi do tej jaskini, to czuje taką delikatną, gęsią skórkę, takie mrowienie, ale no, w sumie zaraz przechodzi, więc może po prostu to jest zimniej, czy coś takiego, może zmiana temperatury. I wchodzicie głębiej. Nie widzicie żadnych wilków. Nie widzicie zagrożenia. Skradacie się jeszcze kawałeczek i w którymś momencie zaczynacie widzieć takie ładne, takie lodowe sople. Lodowe rzeźby się zaczynają. Jakieś wróżki lodowe. Jakieś takie różne magiczne stworzonka zrobione z lodu. Zauważacie też, jak podłoże zaczyna robić się bardziej śliskie, tak jakby była tutaj zamarznięta jakaś tafla. Jaskinia zaczyna robić się coraz szersza, aż dochodzi do takiej wielkiej groty. Widzicie na środku tej jaskini takie duże, wystające takie kryształy lodowe, które są ułożone w takie półkole. Widać też trochę takiej roślinności, takiej bardzo niskiej, takiej szorstkiej, w sensie widać, że jest przystosowana do życia w takich mroźnych. Czy tu są jakieś źródła światła? Naturalne? No, delikatnie te lodowe rzeczy takie mają połysk, więc trochę daje wam światła. Nie jest tak, że tu jest całkowita ciemność i nic nie widać. Także jesteście w stanie tak jak w półmroku powiedzmy widzieć. To nie jest idealnie jasno. Ja chciałbym wytężyć wzrok i uspokoić umysł. Spróbować przejrzeć iluzję. A czy się tu spodziewa iluzji? Bo nie jesteśmy kurwa na górze pokrytej śniegiem, tylko u podnóża. Co tu do cholery robi lód? Dla niego to wygląda dziwnie, więc myślę, że jak się skrada, to gdzieś przykuca, maca też ten szron, czy oblodzenie to na posadzce, na ziemi. Bada jakby, stara się przejrzeć cokolwiek. Inteligencja. Z tego... Tak, znaczy może być rzut obronny na inteligencję. 11. To troszkę za mało, więc dla ciebie nic się nie zmieniło. Może pochodnie odpalimy. Ja nie wiem, czy to nie jest iluzja Emma, ale nie potrafię z tego stwierdzić. Jak iluzja? Ja chcę dotknąć tej, nie wiem, tego sopla, tego stalagmita, stalaktyta, nie wiem, jak to się nazywa, z lodu. I chcę też zobaczyć, czy to jest prawdziwe. To też rzut obronny na inteligencję? Ktoś jeszcze chciałby przejrzeć iluzję, jak Atro mówi głośno o tym? Jeden, ale nienaturalny. Jak on powiedział, że to może być iluzja, to ja usiłuję tak się rozejrzeć, czy jakiś... Tak wiesz, może bardziej pod wiedzę tajemną, czy są jakieś wokół wskazówki, które by mówiły mi, że ktoś tutaj użył magii, żeby stworzyć iluzję.
A trochę. Inteligencja czy. Znaczy, żeby wyczuć magię, no to masz czar do wyczucia magii, więc to tak. Znaczy, żeby oprzeć się iluzji, musi być rzut obronny no. Na inteligencję, tak? Czy tam dobra. Na to? Tak. A ewentualnie, bo też zależy jaki czar. Jak na przykład jest tam ta pomniejsza iluzja, to wystarczy udany rzut na percepcję, żeby się przyjrzeć, że to jest iluzja. Więc to zależy od czaru też. No, tutaj mamy rzut obronny na inteligencję akurat. Mistrz gry zażądał rzutu obronnego okay. Na inteligencję, także... A to co ty dobrze, więc... Nolisz. Przecież to jest lód normalnie, co ty teraz? Skąd to w takim miejscu lód? No nie wiem, dziwne to jest, ale no co? No się skrystalizował, może tu zimno albo co? Tam, łeb ci się skrystalizował. Czy jest tam zimno? No gęsia skórka tutaj była taka, no. Jest, czy dobra, wiecie? Jest zimno tak jakby było normalnie w jaskini, czy jest odczuwalny mróz po prostu? I para nam leci z ust. W sensie, na to nie jest potrzebny rzut akurat. Nie, nie jest. Więc... W tym momencie nie widzicie pary, nie jest wam tak zimno, jak powinno być, jak widzicie te lodowe rzeczy. To powinno być tu tak, żebyście już te płaszcze wszystkie poubierali, co byście wzięli na tą drogę, tak żeby się opatulić, ale nie potrzebujecie tego. Nie jest aż tak zimno. Jest chłodno, ale nie. Ale to jak w jaskini, normalnie. Tak. Może jest jakiś magiczny, tam, ale iluzja. Mamy to jest... Real. A czy to w ogóle jest lód? No, ja wygląda jak lód. W dotyku jest jak lód. A. To jest lód. Ja tylko dodam od ciebie krótko, że oni sobie tam dywagują na temat iluzji i tak dalej, a Elmenor stoi gdzieś tam obok, oczy ma jak 5 zł i rozgląda się z rozdziawioną gębą, oglądając sobie tę jaskinię, wiesz, no, po prostu jest takie, a Boże, jakie to jest piękne. No, więc on sobie tam chodzi dookoła, wiesz, on w ogóle nawet nie myśli o takich pierdołach jak iluzja, nie? Tu jest cudownie. I ciepło. No. Rzućcie sobie na percepcję. Krytyk. 24. 20. Ten ile krytyków dzisiaj napierdala, co my sukcesy. No. Z trzeci chyba. Zmieniamy ja nazwę. Krytyczny sukces, nie? Totalnie. Elmenor ogólnie z racji tego, że pochodzisz z Feywardu. Możesz, jeśli byś chciał, opisać mniej więcej na przykład, czego mogłyby być tutaj rzeźby, jeśli chciałbyś zobaczyć, żeby twoja postać zobaczyła coś z tej krainy, to tutaj może być taka rzeźba. Tutaj może się pojawić coś, co twojej postaci kojarzy się z domem. To na pewno. Więc możesz, jak będziesz opisywać, że się rozglądasz, to możesz, że się zatrzymujesz przed czymś, nie? To może być wszystko, tak? Tak. I to, ale to musi być w formie lodowej, czy ja po prostu w tym lodzie widzę dowolne kształty, dowolne wizje? Tutaj głównie są raczej rzeźby, ale jak się tak skupisz na czymś, to może nawet trochę się to będzie ruszać. No to przede wszystkim no, w mojej głowie dookoła mnie, wiesz, pojawiają się... Przede wszystkim jakieś, nie wiem, no załóżmy, że lodowe drzewa w tym wypadku, tak, jakieś liść jest masa generalnie, mogą się pojawić jakieś postacie Eladrinów, prawda, które gdzieś tam się poruszają, jakieś wróżki sobie latają, generalnie jest tak magicznie, przepięknie, nie? Ale przychodzi też taki moment, kiedy Elmenor na przykład sobie spogląda w dół i wtedy to się może kompletnie zmienić. Wtedy te wróżki i magiczne, piękne rzeczy znikają i pojawia się taka, nie wiem, ten lód, te rzeźby lodowe mogą trochę zmienić kolor na taki ciemny, na mroczny, tak? Mogą się pojawić jakieś bestie w postaci takich robali obślizgłych, tak? W tej salce, ze względu na to, że świat, z którego pochodzi Elmenor, na jednej płaszczyźnie jest zbudowany z pięknych rzeczy, ale pod spodem ma dużo takich paskudnych rzeczy i tak naprawdę to wszystko ze sobą koegzystuje na co dzień, tak?
więc on widzi takie rzeczy po prostu. Nie wiem, czy inni to dookoła, inni dookoła tego nie widzą, nie? Jeżeli tam tam głowa ukształtowuje. Ale on to widzi. I widzicie na jego twarzy zachwyt i jednocześnie zachwyt wymieszany z takim przestrachem i one tak się mieszają. Pojawia się i znika. Myślę, że oni to widzą, jeśli się skupią na tym. Co robisz? Ja widzę wszystko. Tak jest. A to ty zauważasz, że tam, gdzie jest ten środek i ten taki półkole z tych kryształów, takich lodowych, coś się tam porusza. Zauważasz śliczną, dosyć małą postać, która ma piękne, błękitne skrzydełka, błękitną sukienkę. Wygląda trochę jak taki mały człowieczek. Ma jasne, takie śnieżne, wręcz białe włosy, które są tak splecione w tym momencie w taki luźny warkoczyk, który delikatnie powiewa na tym wietrze. I ma takie kryształki lodu jako ozdoby w tych włosach. Ma jasne oczy, takie złote, bardzo taką jasną urodę. W ręce trzyma jakiś mały taki jakby patyczek. Przemieszcza się między tymi kryształami, tak dotykając tym patyczkiem tych kryształów w jedną, w drugą stronę, jedną, drugą. Nie wydaje przy tym dźwięku, ale zauważasz, że wtedy te kryształy tak delikatnie się rozjaśniają bardziej. Myślę, że Emmo, ty też jesteś w stanie to zauważyć. Reszta widzi głównie latającą postać, która po prostu raz w jedną, raz w drugą stronę lata. Co to kurwa jest za czarowana grota do chuja? Ważne, że nie wilki. Chyba wolałbym wilki. Czy mogę wiedzieć, co to jest, czy absolutnie nie? A czy twoja postać z tak... Z wróżką jakoś? W sensie z jakimiś stworzeniami takimi naturalnymi? Czy z Genasi może jakimiś? Znaczy bardziej, czy twoja postać mogła się interesować jakoś w swojej przyszłości krainą baśni? Feyworld, tak? Fej, wróżki, coś? Feyworld. Nie. Po prostu baśniodzicz. Dokładnie. Absolutnie. Baśniodzicz, wow. To ewentualnie będziesz mieć dosyć trudny rzut, ale możesz sobie rzucić, bo może coś tam kiedyś, coś ci ktoś wspomniał, ale to jest, wiesz, takie na zasadzie, że będziesz niewiele o tym wiedzieć, nie? Myślę, że na historię po prostu, tylko to będzie trudny rzut, tak jak mówię. 16. Wiesz, że to jest stworzenie z baśniodziczy. Tylko tyle. Nie wiesz do końca, co to? Wiesz, że to jest stamtąd. Patrzę się w stronę Almenora, jak on daleko odszedł od nas. Gdzie ty się tam kręcisz? No sobie idzie po prostu wzdłuż jakiejś ściany i trzymając rękę na ścianie, wiesz, taki szczęśliwy na twarzy się przechadza wzdłuż. A i coś go zaczarowało? On jest odrealniony kompletnie. A wiesz co, to chyba to coś tam przechadza? To ta wróżka? Jest... To chyba z tego. A to wróżka? No nie wiem, to jest malutkie i ładniutkie. To nie wróżka? Nikt wam nie czytał bajek na dobranoc? Nie wiem, czy nie to jest. Nieważne. Jest z tego jego baśniodziczy, czy tam. No. A co to kurwa robi w środku lasu, w środku jaskini, w sensie. Nie mam bladego ewidentnie pojęcia. Ewidentnie czaruje. Ale może nie jest wrogo nastawione. Może. Czy ja w tym moim transie i tak dalej mogę dostrzec tą wróżkę, ją widzę w jakiś specjalny sposób, czy ona mi się nie rzuca w oczy? Na początku na nie zwróciłeś uwagi, ale ona w którymś momencie, jak tak się kręcisz i jakoś specjalnie się też nie chowasz, ona znika stamtąd, gdzie była? Pojawia się obok ciebie? Witaj, przybyszu z baśniodziczy. Witaj. Kim jesteś? Znaczy, ja pewnie rozpoznaję jej jakby co to jest w zasadzie, tak? Ale no nie znam jej. Nie pamiętam, żebym poznał ją kiedykolwiek. A weź sobie też rzuć na historię. To już normalny rzut. 23.
przez chwilę jesteś oczarowany tą postacią. Przypominasz sobie, że tak, że w Baśniedziczy są wróżki i że one są naprawdę cudowne, ale w tej chwili tak zaczynasz zastanawiać się nad tym, dlaczego ona tu w ogóle może być. Wróżki raczej nie lubią opuszczać Baśniedziczy. I przypomina ci się historia o pewnej wróżce, która była złą wróżką. I w momencie, gdy ktokolwiek niszczył coś, co należało do niej, bardzo, bardzo się mściła, co sprawiło, że zamieniła się w coś, co nie do końca jest wróżką. Wiesz, że ta postać, którą ona teraz ma, to jest jej stara postać. To nie jest jej aktualna postać. Teraz powinna wyglądać zupełnie inaczej, powinna wyglądać brzydko, odrażająco, a ta kraina, która tutaj jest, to totalnie ona sobie to zmyśliła, wyczarowała. I nie powinno jej tu zdecydowanie być. Okej, więc no, jeżeli sobie to przypominam, tak, no to zakładam, że tego typu myśl powoduje wyrwanie się Elmenora z transu, tak? Znaczy z transu, transem, bo on się sam w to wprowadził, on się po prostu zakochał w komnacie, tak? Więc wyrywa się z tego i tak spogląda na nią już takim poważniejszym trochę wzrokiem i tak przekrzywia głowę delikatnie na bok i mówi tak do siebie, znaczy do niej, trochę ciszej. Znam cię. O. Znam twoją historię. Ja twojej nie znam. Opowiesz mi coś więcej o sobie? Wystarczy, że przeczytasz mój tom poezji. I bym chciał zrobić face step do tyłu. Wycofać się stamtąd. Przy okazji niech ona sobie rzuci rzut obronny, bo ją podpalam. To byśmy się przy niej wylądować chyba. Wiesz co? Już patrzę dokładnie. Ona też lewituje, nie? Myślałem, że wyciągniesz z plecaka tomik poezji, masz przeczytać sobie. Kurwa, to jest tak napisane. Bo ty bierzesz z tego Mordekainena. Ten Mordekainen jest jakiś spierdolony, ma opisy. Immediately after you use your face step. After you use your face. No tak, tak, to widzę właśnie, czyli widzę. Po, no tak, więc po. No to tak, że po prostu no. Użyję face stepa stamtąd i się wycofam z takim uśmiechem, białe zęby jej pokażę i znikam. I się przenoszę 30 stóp do tyłu. Więc wycofuję się 30 stóp do tyłu, zapewne w stronę swojej drużyny. Kiedy się obok nich pojawię, to tak naprawdę nie wiem, ile mam czasu na to, żeby przekazać im ewentualną informację o tym, że to jest teoretycznie istota złej natury i raczej powinno się ją ubić, ewentualnie zostawić, niż się z nią tutaj baraszkować sobie po jaskiniach. Rzuć sobie też rzut obronny na inteligencję z ułatwieniem. 17. To tracisz tą iluzję. Zauważasz, że ta piękna wróżka zamieniła się w coś, co przypomina karykaturę takiej wróżki. Tak nos jej się strasznie wydłużył. Jest cała taka koloru białego. Te skrzydła zrobiły się bardziej jak nietoperze. Cała stała się taka koścista. Sukienka w ogóle zniknęła. Jest takim szkieletem takim trochę latającym. W sensie nie, że same kości, tylko ta skóra jest tak cienka, że wygląda jakby była takim szkieletem latającym. Sama ta jaskinia zrobiła się zwykłą, szarą, ponurą grotą ze zwykłymi skałami i jest tutaj ciemno. Minimalnie może coś tam światła jest, ale bardzo niewiele. I to światło pochodzi od tej postaci. Ona dosyć się świeci jakby troszkę. Więc tak wiadomo, im dalej od niej, tym ciemniej. Okej, takie pytanko mam w takim razie. Jeżeli rzuciłem teraz na rzut obronny na inteligencję, to czy zanim wykonam tego face stepa, odchodząc od niej, mogę, mówiąc do niej o tym tomiku Elmenora, rzucić na nią zaklęcie? Za dużo by było naraz. Dobra. Albo jedno, okay. Albo drugie. Albo zaklęcie, albo face step.
Znaczy, facetap jest bonus akcją, więc... Tak, tak, ale chodzi mi o to, że po prostu za dużo deklaracji po akcji. No. Dobra, no. Dobra, ja się facetapowałem po prostu do tyłu. Luzik, nie ma problemu. Co robi reszta w tym czasie? Słyszeliście, jak Elmenor mówi, że ta istota nie jest tą istotą, za którą się podaje. Czyli co robimy? Czy ja mogę na nich jakoś wpłynąć, żeby z nich zeszła ta iluzja? Skoro ja już widzę, co się dzieje tutaj dookoła, a oni jeszcze nie? Czy muszę ich trzasnąć po prostu? Każdego po kolei z plaskacza, czy... Powiedzieć, spójrzmy w oczy me i zobaczyć, co się dzieje. Myślę, że po tym, jak im powiedziałeś o tym wszystkim, to oni też mogą sobie z ułatwieniem rzucić, ale no nie jest tak, że oni sobie nagle, wiesz, to iluzja sobie zniknie. Tak. Więc możecie sobie rzucić z ułatwieniem na obrony na inteligencję. 16. 14. A Troila wam nie weszło? 20. Czyli my dalej widzimy ładną wróżkę. Tak, tak. Wy dalej widzicie ładną wróżkę, a Troila, Mordegard i Emma, wy widzicie to samo, co widział Elmenor. Czy mruże oczy. Jak ty to mówiłeś, to było widać takie szczere, jakby powiedzmy, przerażenie na twoich oczach, na twojej twarzy, czy... Znaczy powagę. Powagę. Powagę, tak, powagę. Jak ja już przejrzałam tą iluzję, czy tu jest na tyle widno, że ja mogę normalnie walczyć, czy jest ciemno w chuj? Dono się powiedziała, że... Ta wróżka troszeczkę daje światła, nie? Tak, ale jak była ta iluzja teraz, jak ten, w sensie... No to tak, tak, tak. Dobrze widzę tą wróżkę, to koło niej, a reszta jest ciemno w dupie. Okej. Ja chcę rozpalić pochodnie. Chowam miecz i rozpalam pochodnie. Ja chcę wyjść przed wszystkich, jak widzę, że Elmenor powiedział to z powagą na twarzy, jakby rzadko mu się pojawia powaga faktycznie na twarzy, więc jakby zaufam mu i stanę przed wszystkimi po prostu w pozycji obrony. Tak, może nie tak tuż przy nich, tylko tak wyjdę, nie wiem, z 10 stóp, żeby... Już mam trochę doświadczenia obrywanie od magów, powiedzmy, bo nie walki z nimi, tylko jak od Elmenora obrywamy zaklęciami, to tak odejdę na te 10-15 stóp od reszty i tak stanę przed nią, tak w pozycji obronnej, powiedzmy. A ja nie rozumiem, o co chodzi wszystkim, bo ja widzę ładną wróżkę. I dalej sobie przypominam wszystkie baśnie, które tam, nie wiem, rodzice mi opowiadali przed tym. I tak się do mordy cieszę. I tak zerkam tylko niepewnie, wreszcie, która wygląda, jakby chciała ją pozabijać. Nigdzie stąd nie uciekniecie. I widzicie, jak to stworzenie, dla niektórych wróżka, dla niektórych przybrzydła istota, macha tą różdżką i za wami tak kraty znikąd się pojawiają, zamykając wam po prostu drogę ucieczki. Kurwa. A to sucz. I dziękuję bardzo za sesję. Walkę zrobimy na następnej sesji. Najpierw mechaniczna bestia, teraz... Ach, posłuchajcie, o małym sowo niedźwiedź. Ila też sobie nie w kij dmuchał, zwierzę przygruchała. Lecz ja znam historię, która na świat go wydała. Pamiętacie sowo niedźwiedzia z naszej pierwszej podróży? Którego znaleźliśmy w lesie u drzew podnóży, który sobie spał i o nic wkoło dbał. Ten, który zginął w półśnie raniony, to od niego... Ten mały jest osierocony. To dziecko lub piskle jest tamtej hybrydy, a teraz trafiło w ręce tej kobity. Na smyczy go prowadza, a małe biedactwo o swe nogi wadza i nigdy się nie dowie, co to znaczy, kiedy dziką bestią taki sowo niedźwiedź się zowie.